Dzień dobry wiewiórki, bobry, witamy was w kolejnym odcinku Sąsiadów. Witam was oczywiście ja, czyli Szarpi, oraz po raz pierwszy my tutaj w duecie, słuchajcie, kapela ze wsi lubelskiej, Szarpi oraz Bartas. Witam cię, Bartas. Siema, siema wszystkim, Bartas się kłania, pozdrowienia dla wszystkich widzów na kanale Szarpiego i również dla moich widzów. Oczywiście, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiamy takiego jednego z Katowic, Lenia, który teraz leży bykiem kajś na plaży. Takiego albo... jednego, co ciężko pracuje. Tak, dokładnie. Takiego jednego, co to sobie ciepie kłody pod nogi i tak dalej, i tak dalej. Ale, spokojnie. Słuchajcie, kochani, dzisiaj jest akcja, której jeszcze nie było, ponieważ mamy dzisiaj akcję pod tytułem Giga Super Uber Procox Siewy. Zobaczcie, co tutaj stoi gotowe do pracy, z jakim zaprzęgniętym po prostu sprzętem. No, powiem wam, że dzisiaj to po prostu Lubelska zatrzęsie się w posadach, ponieważ to wszystko za chwileczkę wyjedzie w pola i robimy wielką akcję na polach Bartka. Ja dzisiaj pracuję na polach Bartka, ponieważ Bartuś dał mi wczoraj gifta skromne 150 tysięcy euro. I uznałem, że chociaż w taki delikatny sposób Bartkowi tutaj pomogę, ponieważ Bartek chce zrobić sobie... takie, kurde, nie wiem, megatony, gigatony zapasów słomy. I z racji tego, że owies, z tego co słyszałem, to też tak, ale mi się, też tak mi się wydaje, owies daje najwięcej pokosu słomy, więc będziemy po prostu Bartkowi wszystkie pola obsiewać słomą. Bartek już tutaj zaczął na swoim największym flagowym polu, czyli polu od 8 do 16. Już tutaj widzę, Bartuś ma ładnie obsiane, wszystko jest w pierwszej fazie wzrostu, nawiezione razy 1. Tam chyba masz, tak, Bartek tutaj przyjechał swoim komarem Rubikonem. Mówię, Szarpuś, będziemy ten obsiewać owsem, a nie słomą. No owsem. Nie, powiedziałem słomą? Że będziemy słomą, no. A ja patrzę, oj, mikrofon miałem wyłączony, no, wiesz, no. I nie słyszałeś, ale spoko. Dobra. Tak, słuchajcie, siewy owsa, żeby po prostu było jak najwięcej zapasów słomy dla Bartka. Bartek wczoraj zabrał się za robienie TMR-u i chyba po prostu zużył tak cały jest. Zapas. Jeszcze nie jest pełny ten no. TMR-u. Także słuchajcie, tutaj Bartek sobie ruszył z case'em. No, bo ja tak, muszę połączyć. Właśnie, Bartek tutaj będzie łączył pole 35 i 34. Dokładnie. Tak, dokładnie. No tutaj jest warto łączyć, bo tutaj ten pas, ta miedza jest w sumie na szerokość takiego średniego headera, więc spokojnie coś tam wpadnie. Także zawsze coś trochę będzie. Dokładnie, tak. A ja za chwileczkę odpalam mojego klasiora i ruszam od pola 25 z offsem do pola 32. Tak. I tak to, słuchajcie, dzisiaj będzie... Powiem wam szczerze, że no, słuchajcie, sobota godzina 12, sąsiedzi jest oczywiście, odcinek sąsiadów jest, co prawda u mnie, tylko u mnie, z sąsiadów jest tylko Bartek, Jacek tak. Jest w trasie, Wójcio jest na urlopie, no to słuchajcie, tak sobie pomyśleliśmy, tak się umówiliśmy, że ruszymy tutaj w dwójkę po prostu, tym bardziej, że słuchajcie, no jak wiecie z moich live'ów i też po prostu z odcinków Mieszczucha, no... Miał miejsce taki delikatny reset na mojej farmie i też w sumie na farmie Bartka, bo Bartek też tutaj po trzech miesiącach tak. Wszedł z buta do gry i stwierdził, nie ma to tamto, trzeba coś postawić na te maszyny. Dokładnie. I zaczęliśmy, słuchajcie, przebudowy. No, dla mnie to jest taki reset troszeczkę, bo ja mam wrażenie, powiem szczerze, ja mam wrażenie, jakbym, kurde, przesiadł się na nową mapę. Dokładnie, powiem ci naprawdę, że te obiekty, które dodałeś teraz, to baja, nie? Te garaże, kurde, te w ogóle takie pierdoły jak te palety, czy takie, kurde, jakieś no tam to... klomby, jakieś beczki, no, nie? No, tam no, coś, dokładnie. Kurde, jakiś wózek dokładnie. Widłowy. Widziałem, że tego Transita se tam postawiłeś też. A jest, też to stoi. No, jakiś tam taki, kurde, ale brakuje jakiegoś, wiesz co, brakuje takiego, wiesz, takiej strupiałej trzydziestki. Jako obiekt, nie? Coś takiego. Przydałoby się. Bo tutaj to, co mamy chociaż z tej paczki... Chociaż nie, bo by mi jej żal było i bym chciał ją naprawiać, a nie dałoby rady. No to słuchaj, zawsze można sobie to, wiesz, jakoś...
zaimprowizować, nie? Bo masz fajne 60 w ciągnikach, normalnie do jazdy, odrestaurowane. A poza tym właśnie, te 60, te nowsze też Ursusy, cała ta seria, cała ta paczka to jest paczka z konkursu zorganizowanego przez Giants Mod Contest, oczywiście zrobiona przez tutaj naszych zdolnych moderów i ostatnio na live'ie dowiedziałem się, że nasi wygrali ten konkurs. O, te modyfikacje wygrały ten konkurs. No, patrząc na to, co wystartowało w tym konkursie, to się nie dziwię i szczerze byłbym wkurwiony, gdyby oni nie wygrali tego, naprawdę, bo taką przepaść chłopaki zrobili z tą paczką Ursusów, ogólnie z tą paczką polskich maszyn, bo tam oprócz tych Ursusów jest też ładowarka kołowa, stara ładowarka kołowa JCB. Ja też właśnie ostrzę sobie na nią zęby, bo ona będzie akurat fajna do paszowozów, tam do mieszania, bo tutaj ja pozostaję przy zwykłym paszowozie, tutaj Bartek z Jackiem zainwestowali w paszowóz Autoload, ten taki ogromny Mamoet, nie? Ty tam też go masz, widziałem u ciebie. Ale to nie jest Autoload. Nie jest Autoload? Nie, ja tam normalnie ładuję do niego. Ale to poczekaj, bo tutaj jest... przy nim jest... No, Autoload, to ja bym, kurde, już miał wszystkie te pozasypywane. A faktycznie on nie jest Autoload, kurde. To nie tam jest. Trzeba normalnie ładować. No to w sumie dobrze, no. A ta krówka z tyłu, ten obrazek krówki na tym paszowozie jest po prostu uroczy. No, a nie, bo tego moda dodawał Jacek, pamiętam, i on coś mówił, on szukał tego, on szukał właśnie Autoload paszowozu i wrzucił ten, mi się więc wydawało, że to jest, ale dobra, jak nie jest, no to nie jest, no i tyle. Dobra, słuchajcie, ja dzisiaj tutaj za bardzo na mojej farmie nie będę jakoś tam... A może jest, tylko czegoś nie wiem, kurde. A może, cholera wie, chociaż z drugiej strony jakoś właśnie ciężko mi sobie wyobrazić paszowóz z Autoloadem. No właśnie. Jakby to miało działać, nie? No właśnie. Mniej więcej, także ja pierdzielę, Bartek. Ale tak? Zrobiłem, ale zalamiłem. A co zacząłeś? Zacząłem ci siać rzepak. No to dobra, słuchaj. A dużo objechałeś? No, jeden pasek i drugi zacząłem. No to czekaj, dobra, moment. Ja mam. Dobra, zostaw ten rzepak. Mówisz. Czekaj, gdzie ci się kończy? Nie, no co zrobimy, słuchaj, to nie jest problem. To nie jest problem, kurde. No to przelecisz jeszcze raz. No, dokładnie. To czekaj, to ja się wrócę na górę i po prostu tamten. Od początku sobie pojadę z owsem. Już sobie od razu ustawię ten owiec, żeby nie było potem. No dobra. No bo ja ostatnio rzepak u siebie siałem i... I widzisz, tutaj... słoma... Ja też to... pierwsze co to tylko patrzyłem ustawienia, nie? Żeby no. Też... Tak to jest. A podobają mi się te ikonki nowe. Zauważyłeś te ikonki nowe? Tak. Z tego właśnie Globala, nie? Z tego Global Company. Tak. Pięknie to wygląda. No przede wszystkim teraz... u mnie najbardziej, bo tak to ta reszta tych ikonek to jeszcze spoko, ale mnie najbardziej na tej tabelce z cenami to właśnie zastanawiało, które to jest trawa, które to jest siano. Bo tam kiszonka... No i te silosowe tam też no, takie dokładnie. Porypane. Tak. No teraz to widać no po prostu, no fajnie to jest zrobione. No ja czekam na więcej tych modów produkcyjnych. Bo z tego całego skryptu Global Company, bo mi się podoba to, że można z jednego miejsca przez te menu, jak zrobisz Ctrl i G, nie? To tak. Z jednego miejsca możesz sobie całą produkcję swoją podejrzeć, nie? Nie będąc przy tych obiektach, więc to jest spoko. No ja też u siebie na pewno będę stawiał ten tego producenta nasion, bo on jest całkiem mały jako obiekt. I mi się to wydaje sensowne, że tam się wsypuje ziarno pszenicy albo jęczmienia i dosypując herbicydy można zrobić nasiona, chociaż mamy też obiekty, mamy też inną tą taką fabrykę nasion, powiedzmy, bo z tych hot też jest te takie niebieskie, nie? Tam też można zrobić nasiona, tylko tam jest jakoś dziwnie, bo tam się wsypuje część nasion, a część ziarna i to tak... No nie wiem, no dziwne to jest, tak jakby po prostu nasiona z ziarnami pączkowały, nie wiem. No właśnie. Ogólnie to też wątpię, że się nasiona tam, nie wiem, no nasiona to się po prostu... W sumie nawet nie wiem, jak się robi w realu nasiona, Bartek, powiem ci szczerze. Skąd są nasiona? Też zbytnie nie, to znaczy no... Teściu na przykład mój to bierze po prostu z poprzednich... No właśnie. Przepieczenicę z poprzedniego siewu, nie? A no właśnie, z poprzedniego... No tak myślałem, tylko pioru, że... No. Tylko że kurde, no... Wiesz, w takim razie czemu nie można tego tak zrobić od początku tutaj, nie? No właśnie, też mnie to zastanawia, no ale spoko. Może żeby za łatwo nie było czy coś, nie? Może tak. No także no opcje są fajne. Dużo też jest ciekawych, no nie wiem czy to jest etyczne i legalne, ale...
Z mapy North Frisian Marsh można wyciągnąć kilka fajnych obiektów, to znaczy one kurde, są... Kurde, pieniek mi został w polu, ja pierdzielę, będę musiał ten korzeń, nie? A, korzeń, no. Kurde, jechać po tą wyżynarkę, cholera. A ty masz ją, kupiłeś ją chyba, nie? Tak, ona stoi. Ta czerwona taka, nie? Dobra. Hmm? Ja tylko mam nadzieję, że teraz nigdzie nie zrobię mumijaka z tym owsem. Oj, nie szarpie. W sensie, że wie, że... Bo to tutaj jest tak, że na przykład gdzieś zostawisz kawałek, powiedzmy, nie wiem, zrobisz omijak przy żniwach, potem przy siewach go nie zlikwidujesz. Tak, i tak, kombajn tak. na niego najedzie i on, wiesz, potem przestaje zbierać, nie? Trzeba wyłączyć header i ten. Takie są tutaj też te, ale powinno być... Ja ze znacznikiem w sumie sieję, więc raczej powinno być równo. Ten znacznik to jest, kurde, super sprawa. Nie, no wiesz co, słuchaj, musi być quality, nie? Bez stresu, musi być quality. Luźno. No. Wiesz co, tak się zastanawiam, czy nie połączyć tutaj jeszcze... 33, 32. Tutaj co mi to wystaje. Jak myślisz, czy dać spokój tutaj już? 33, 32? No to tam, gdzie masz zielono, to byś musiał chyba sobie też dorobić pole, nie? Żeby ci wygodnie było. Nie, no było. Ja tu mam właśnie pole. Aha, ty tam, a, bo ja na mapce tego nie widać. Dobra, no tak. Ja się zastanawiam, czy to połączyć. No w sumie, wiesz co, no... Byś miał wtedy o 27, o kurde. Do 35, duże. A tak to masz, no w sumie nie wiem, powiem ci. Nie będę. Ja bym na twoim miejscu też miał problem, szczerze mówiąc, bo... Nie, zostawię, bo tutaj na przykład będę chciał rzepak, a tutaj soję, czy no. pszenicę, czy co tam i... Dobra, no, niech to sobie w sumie tak takie zostanie. Mniejsze polanie, no to one są spoko do tego, żeby tam obsiać coś, co dobrze sypie, nie? Typu na przykład ale właśnie tu, pszenicę. Ale to połączę. A tutaj, przy mnie, no. Także akurat będziesz mógł po tym przelecieć. No dobra, spoko. Tylko te słupy, nie? Kurde, trochę. Chociaż z tymi słupami to też jest jakaś ciekawostka. No są bo... w polach normalnie są, słupy, są, nie? Jasne, także... jasne. O jeny, ciekawe co tam ten starszy laczkowy działa. Starszy laczkowy? Ujcio! No tak. Nie no, słuchajcie... Ciekawe, jak się tam wyleguje. No, dzisiaj nam wrzucił na tego, na grupę, słuchajcie, filmiki. Sobie śmigał rowerkiem z rodziną, 37 km. A ja nawet nie wiem, gdzie on dokładnie pojechał, bo tutaj wrzucał fotki ze Świebodzina, a potem coś mówił, że w stronę Jastarni, tylko teraz nie bardzo wiem, czy od strony Helu w stronę Jastarni? Chyba nie, chyba od Wybrzeża, nie? Chyba raczej. Tak. Więc tak próbowałem ten, a zapomniałem się go spytać, gdzie on dokładnie pojechał, bo jak Świebodzi, no to tak raczej jakby w zachodniopomorskie, ale... Tak by wychodziło. No, ale dobra, słuchajcie, no on tam robi relacje na tym, na Instagramie, to... No właśnie. To ciekawe, co to zajrzy, a ja, nie? Kurde, powiem ci, jeszcze nie wiem w tym roku, co pojadę, gdzie pojadę i czym pojadę. A ty nie byłeś jeszcze nigdzie? Nie, jeszcze nie, byliśmy. A Dorotka chce w przyszłym roku na Master Trucka jechać. No, ty, no, ciekawe co zrobią z tą imprezą, powiem ci, bo, no, bo trochę w tym się... roku znowu była jakaś, a, nie? No, burda była. No. Z jakiejś tam firmy, kuźwa, kali zaczepki. No, widzisz. A, to jest, kurde, wiesz co, a potem się dziwią... Patologia, no, ale kuźwa. Potem się właśnie przez takich, potem właśnie się na temat kierowców gada, nie? Dokładnie. Że jak zostajesz kierowcą, to nie umiesz w życiu robić nic, tak? W tym filmiku, nie? Z Adaru, no. Takie to jest właśnie, przez takich kretynów, kurde, jeden z drugim. Już jedzie, kurde, na imprezę i zamiast się bawić, kuźwa, dokładnie, to jeszcze... To jest zadymy robi. Dla mnie to jest po prostu tak niepojęte, nie? Co trzeba mieć w mózgu? Właśnie nie, trzeba nie mieć mózgu. No. No a my w przyszłym roku z Iwonką tak może się uda nam na tego, na Polendroka pojechać, czyli na dawny Woodstock. Bo tak powiem ci, kurde, oglądamy teraz z tego roku te wszystkie relacje, jakieś fragmenty koncertów i co tam, no to powiem ci, że kurde, wiesz co, ja nie ukrywam, kiedyś, jeszcze tak parę lat temu, no to ja na tą imprezę mówiłem Broodstock, nie? No jak ja patrzę na to, jak oni w tym błocie się taplają i tak dalej, to troszeczkę mnie tak, powiem ci, to znaczy, wiesz co, bo tam stoi w takim miejscu choćby taka fontanna, coś takiego, czy taki, kurde, wiesz, nie kurtyna wodna, kurde, jak to nazwać, takie... Jest postawiony taki sztyl, z którego leci woda na wszystkie strony, no to się pod tym robi błoto i tam ludzie się taplają, nie?
No ale to z drugiej strony wiesz, no kurde, no. Tu się taplają w błocie, a na takim master tracku niektórzy robią, wiesz, co robią. No. Także no. To jest po prostu już tak, tak to jest na imprezach masowych, no. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, nie? Tylko chodzi o to, żeby wiesz, jak ktoś się chce taplać, to niech się tapla, a nie kurde, wiesz, tapla w tym innych, powiedzmy. Otóż nie. To. Także tam luzik, ale powiem ci, że ogólnie tak kurde, wiesz, ta już na tych filmach tą atmosferę widać i tak właśnie myślimy pojechać, no zobaczyć, nie? Zobaczyć, jak to tam wygląda. Po prostu, jak to tak, wiesz, dla każdego to jest takie magiczne. Nie wiem, może ktoś z widzów był w tym roku albo kiedykolwiek na Woodstocku czy na Poland Rocku. Ja też widzę, że to kurde z roku na rok, znaczy z tego, co ja widzę i obserwuję na YouTubie, na tym. Nawet u niektórych tych YouTuberów, którzy po prostu jadą z tego, nie? Jadą z, no, jako ambasadorzy marki Play, tej sieci komórkowej, po prostu jadą i kręcą jakieś tam swoje relacje. No to ja mam przynajmniej takie wrażenie, że nawet jeżeli ta impreza kiedyś była taka, a nie inna, no to na chwilę obecną ona jest na wyższym poziomie troszeczkę, nie? No i właśnie tak myślimy pojechać, tym bardziej, że to jest kurde, nie dość, że jeden z największych festiwali w Europie, jeżeli nie największy, coś coraz tam mówili, więcej że... Właśnie, coraz więcej już się zjeżdża tej wiary, nie? Zawsze. No, tam coś koło 500 tysięcy, nie? Potrafi tam, wiesz, to jest kurde pół miliona ludzi. Zależy, no, to w jest... jakiej telewizji oglądasz. Ty, racja. No. A to tak jak z wszystkim, nie? Tak, dokładnie. O, ty, dobre, no zależy w jakiej telewizji oglądasz. To. No, i zależy, czy wiesz, czy liczą policjanci, nie? O, ta. Czy włodarze miejscy, nie? Dokładnie, tak. O, ale kurde, powiem ci, że w tym roku, bo tam była ta akcja taka, w stylu, czekaj, podniosę się i cofnę. Tam była taka akcja w stylu, że żaden... Że PKP chciał zrobić na złość i żadnego pociągu miało nie podstawić, no, nie? Gdzieś tam. No, to wiesz, co to by było. A w ostatniej chwili, wiesz, nagle się znalazło 150 pociągów, nie? Tak, to wiesz, co to by było? Jakby no. Nie było tych pociągów? Oj, jezu, masakra. Człowieku. No, ale nie, powiem ci, że na... Chodzi o wyborców jedna... przecież. A no jasne, się, nie? A no jasne, no. Pewnie. Ale w przyszłym powiem roku ci... możliwe, że nie będzie. No w sumie tak, bo nie będzie nic do ugrania, nie? Dokładnie. Na jesień, jasne. Słuchaj, ale powiem ci, że na pewno jedna rzecz na mnie robi wrażenie tutaj, jak się też obserwuje to z boku, czy tam z mediów, no to organizacja tego, nie? Ile tam jest, wiesz, jakieś tutaj, wiesz, strzeżone pola namiotowe. Tak. Kurczę, coraz więcej jakoś tego placu też dla tych, co samochodami przyjeżdżają. No, jedynie co, to słyszałem, że właśnie problem organizacyjny był przy wyjeździe już tam w niedzielę pod koniec. Na koniec właśnie, nie? Że gdzieś tam się korkowało, coś tam, wiesz, coś tam się działo, nie? No ale to też z drugiej strony, no taki, wiesz, no taki tłum ludzi, no to się też nie ma co spodziewać czegoś tam, wiesz, idealnego, nie? Tak, ale dokładnie. Kurde, wiesz, te pokojowe patrole, tutaj jakiś niebieski, tu czerwony. I z tego, co widziałem, jeżeli ktoś podgląda kanał Karola Paciorka, ten kanał się nazywa Imponderabilia, on tam prowadzi podcasty, rozmowy z różnymi ludźmi, tam i z youtuberami, i z podróżnikami, i z, raz też Roberta Biedronkę zaprosił na rozmowy, więc tak ogólnie. I właśnie przed Polandem, tam chyba 40 czy 50 minutowa rozmowa była z Jurkiem Owsiakiem, nie? Który tam właśnie mówił troszeczkę od kuchni, jak to wygląda. No to tak. Powiem ci, że jestem pełen podziwu, nie? Tam oni mają te takie centrum prasowe, taki kontener jakby, wiesz, oni tam mają monitoring, kurde, tam wiesz, tam jest coś takiego, że każdy kolor tego patrolu, no to za coś innego odpowiada, nie? Jakby czego innego troszeczkę pilnuje, tak to wygląda. No a teraz wiesz, no jedynie co, no to w tym roku, no to pechowo można było powiedzieć, że no te dwa zgony, nie? No tak, ten 52-letni, co tam się położył do namiotu i... No. Padnie. No, ale to nie wiem, wiesz co, no to też... Bo tu oczywiście pewna strona polityki od razu ruszyła obwiniać festiwal, nie? Znaczy festiwal jak festiwal, ale przede wszystkim Owsiaka, no. Wiadomo, właśnie. O co chodzi, nie? No ale to podejrzewam, że to no, raczej niefortunny wypadek, no. O Jezu, to jest tyle ludzi, że to, wiesz, nawet jak to się mówi, z obliczeń można takie coś może wyniknąć, nie? Że... No jasne. No. No, także, no, ale to wiesz jak odbieraną osobą jest Jurek w Polsce,
jak kontrowersyjną jest, nie? Tak, tak. Także tak, wiesz, to jeszcze dolewa oliwy do ognia, nie? Także dokładnie. To jest, wiesz, kurde. No teraz znowu trochę pojechał, nie? Z tym wyzywaniem, ale. No na końcu, no. Ja to szukałem na YouTubie i znalazłem, bo oczywiście na oficjalnym kanale Kręcioła TV tego nie ma, no wiadomo, nie, ale. Ktoś to nagrywał z publiczności i to wrzucił, przy czym też tam za dużo nie słychać jakoś i powiem ci, jak to się czytało gdzieś, jak cytowali go, nie? To brzmiało dużo bardziej agresywnie niż jak tego się słuchało po prostu, wiesz? Dokładnie. Bo to tam, wiesz, on mówił, a w tle tam kapela grała, tam jakaś muzyka leciała po prostu, nie? On tak. To mówił z takich, wiesz, takich przerwach, tak, nie, że tam jednym ciągiem jakoś z takim tym, z taką nienawiścią czy coś, nie? No ale z drugiej strony, no prawdę powiedział, no kurde, no. Tak, trochę pojechał po bandzie, no ale... Po prostu niepotrzebnie też sobie robi podgórkę, nie? Bo raczej sobie... Jemu będą robić podgórkę przez takie rzeczy, nie? No tak, ale wiesz co, myślę, że człowiek z taką legendą to już też ma na to wywalone, że tak powiem. I ma tego doskonałą świadomość, nie? A zresztą też z drugiej strony, no jest jaki jest Jurek, ale jest też emocjonalny, no chociażby ta sytuacja z prezydentem Gdańska, nie? Ale wiesz, jak z tymi pieniędzmi, co było, to wskoczył na stół, nie? A, tak, tak. Wiesz, schowałem te pieniądze. No. Pamiętasz to? Tak, pamiętam. No. No i z tym prezydentem, w sensie, wiesz, o emocje wiesz, pod wpływem emocji się wycofał z tego. No, co prawda wrócił, wiesz, wiadomo, ja się cieszę bardzo, bo... Jasne, bo kto to pociągnie, jak nie on? Dokładnie. Żeby także, nie było to samo. Także dokładnie. Dlatego widzowie, słuchajcie, ja jestem bardzo ciekaw, znaczy nie jestem ciekaw waszej opinii na temat Owsiaka, niech tutaj sobie każdy to zostawi dla siebie. Tu nie chodzi o to, żeby teraz się kłócić, czy to jest, kurde, człowiek dobry, czy niedobry. Tak. Ja mam swoje zdanie, Bartek, mamy z Bartkiem swoje zdanie. Zresztą dokładnie. Z tego, co wiem, to Wójcio ma takie same zdanie jak my. Jacek też. Tak, dokładnie. I mi tylko chodzi o to, czy ktoś z was tutaj był kiedykolwiek na Woodstocku, na Poland Rocku, niech się pochwali, ale od razu mówię, że tam komentarze w stylu nie, bo to tam brud w ogóle, ale brud, syf i tak dalej, ale z zaznaczeniem, że nigdy tam nie byłem, ale tak uważam, no to możecie sobie takie komentarze też darować, no bo to... No właśnie, bo to nic wiadomo. Nie wnoszą. Dokładnie, także jestem ciekaw i tak właśnie w tym roku po raz pierwszy mnie tak to, kurde, że tak, no faktycznie bym pojechał, nie? Zobaczymy, bo ja jestem ogólnie człowiekiem takim trochę wygodnym. To znaczy, gdyby tam był, kurde, nie wiem, w bezpośrednim sąsiedztwie festiwalu, jakiś hostel jakiś, albo coś. Hotel, albo kemping chociaż, no, czy coś, nie, no to ja bym tam już jeździł, nie, podejrzewam. Tam pod namiotem spać spoko, tylko mi chodzi bardziej o ten, o czystość taką sanitarną, nie. Dokładnie. Jak to tam wygląda, bo z tego co wiem, to tam nie ma żadnych takich, bo... Na Master Trucku mi się podobało to, że oni postawili te kontenery. Tak. I tak, tam było tak, czyściutko tak. W miarę, nie? Czyściutko, pachnąco. Tak, dokładnie, nie? A tutaj to wiem, że są te takie... Nie licząc tam pojedynczych przypadków, a, no to zdarzyły, wiadomo. Ale to jeszcze wtedy, jak byłem sam z wujkiem, nie? No. Ta kupa tam w zlewie, tak? Tak, w zlewie. To już... Sakra. Szkoda gadać. O. Ale powiem ci, że tacy ludzie to tak, wiesz co, to wiesz, to jest takie... Ja tego nie potrafię pojąć, wiesz? Ja też, ale ja sobie potrafię wyobrazić jedną rzecz, jak on był... I to tak dziwnie zabrzmi, ale on był fajnie obsrany, jak tam srał pewnie, bo wiesz, o co chodzi, nie? A z drugiej strony, to jest taki typ człowieka, na przykład umie w klatce, mieszka jakiś najdus, jakiś syfiarz, jakiś jebany, kurwa, za przeproszeniem, kurde, mungul, bo... Bardziej ostatnio jechaliśmy... A może ogląda, no to mu się głupio zrobi przynajmniej, ty. Nie, słuchaj. Śmieje. Bardzo dobrze. No. Kurwa, słyszy. I ostatnio jedziemy windomnie z Iwonką w niedzielę. Niedziela. Wchodzimy tak. Do windy, a tam kurde reklamówka z pognieśnionymi puszkami po piwie, chyba z 6 albo 7 puszek, nie? W windzie po prostu leżało. Pierdziele. Już tam pal licho, że wychodząc z klatki schodowej masz śmietnik taki, że trudno go raczej nie zauważyć, nie? No ale to jest, powiem ci, i wiesz, i tak się zastanawiam, nie? Co taki człowiek ma w głowie, nie? Co on tam myśli. No, masakra. Bartek? Tak? A jesteś, bo tak się... mówiłeś coś tak jestem, się, jestem, jestem. I tak cię ściszało po prostu, wiesz? A. Ale spoko, no to dobra, no to fajnie, no to elegancko, słuchaj. Oj, kurde, ale u nas przeszła ulewa. My to, słuchajcie, nagrywamy we wtorek.
Wy to oglądacie dopiero w dzisiaj sobotę. rano, wiesz, piąta, szósta rano, tak zaczęło napierdziurać, że aż mnie obudziło, bo akurat prosto w okno mi waliło, nie? No to u nas się o tej godzinie tak kończyło, ale to chyba, wiesz co, szło na północ, tak. Bo mniej więcej od 22-23 właśnie szedł taki burzowy front z Czech i on się przesuwał na północ, więc możliwe, że to nawet u ciebie się zaczęło to, co u nas było kilka godzin temu, nie? Tak. No to alerty też porozsyłali RCB pogodowe, no ale to ostatnie dwa alerty, no to były takie w ogóle nietrafione, nie? No tak się zastanawiałem, czy teraz będzie coś tam grubszego. Ostatnio u mnie trzy były nietrafione. No widzisz. Już, bo moja też tam Dorota, ojeny, że to, że tamto, żeby nie wychodzić teraz, że może nie jedźmy, bo to ja mówię, Dorotka, mówię, daj spokój, mówię, oni prawdę ci napiszą, jak się pomylą. No, dokładnie. Trzy razy z rzędu po prostu nic się nie sprawdziło z tego, nie? Nawet nie powiało mocniej. No, wiesz, no to jest takie, ale... wolą widać dmuchać na zimne, nie? Tak, i dobra, no to, to też tylko, jest, że tak. Wiesz, chodzi o to, Szarpuj, że jak oni za często będą takie, wiesz, wiadomości wysyłać, które się nie będą sprawdzać, to w końcu ludzie to będą to zlewać, tak jest, dokładnie, no. To jest właśnie, w tym jest cały problem, nie? No, to też jest prawda. No, no u nas jest na szczęście na Śląsku bardzo... no, kurde, kompetentny, aha, bardzo kompetentny, wykształcony meteorolog. Prowadzi stronę na Facebooku swoją z prognozami pogody dla tutaj Górnego Śląska. Aha. Tam jest też, występował czasami jako ekspert meteorologii tutaj w TVP Katowice, ale też jakiś tam doradca, coś takiego, konsultant, ale też kilka razy udzielał wywiadów tam w głównie, znaczy w Gazecie Wyborczej, w tam jakimś Dzień Dobry, tam do widzenia TVN i tak dalej. Zapraszali go jako eksperta, ale powiem ci, gościu jest naprawdę, kurde, jakby on mi w styczniu napisał, że mam założyć japonki i zapierdalać na plażę, to bym tak zrobił, nie? I bym mu wierzył. Naprawdę, powiem ci, że facet jest, ale wiesz co, u niego nie ma długoterminowych prognoz, bo on sam mówi, że długoterminowe prognozy nie istnieją, nie? Znaczy istnieją, ale to jest praktycznie no, poniżej 10% prawdopodobieństwa. Trochę wiatr się zmieni, czy tak coś jest. Już zupełnie się pozmienia wszystko. No. Tak jak przecież do rowów jechałem z Dorotką i też ta już załamana, ojeny, cały tydzień deszcze, to, tamto. Ja mówię, przestań, mówię, pamiętaj, Bartas jedzie na wakacje, będzie pogoda, kuźwa, i cały tydzień ładnie. I w końcu, wiesz, bo to już trzeci raz z rzędu, jak ja pojechałem tam do tych rowów, to pogoda była, nie? I w końcu ta gospodyni tam, pani Aldonka do mnie mówi, to od niej, wiesz, tam mamy te pokoje. No. Ten Andrzej, jej mąż, mówią, ty, Bartas, jak w przyszłym roku będziesz jechał, będziesz wiedział kiedy, to daj znać, to my tych swoich dobrych znajomych ustawimy na ten sam termin, co ty. No. Poważnie. A rowy są bardzo fajne, my byliśmy dwa razy. Super jest. To znaczy dwa lata temu zrobiliśmy sobie coś takiego, że pojechaliśmy najpierw na początku urlopu do Szczecina, tam do rodziny od mojej, nie? Aha. I pobyliśmy tam 3-4 dni i potem właściwy urlop zaczęliśmy w taki sposób, że po prostu wzdłuż wybrzeża jechaliśmy w stronę Gdańska, codziennie nocując gdzie indziej. Aha. Ja właśnie polubiłem bardzo taki styl urlopowania, bo kurde, mi to tam nie zależy, żeby w jakimś mieście czy mieścińce posiedzieć dłużej. Tak. Tylko, że właśnie najgorszy nocleg trafił nam się w rowach, ale poczekaj, zaraz ci powiem dlaczego. Wzięliśmy sobie domek, znaczy pokój w domku kempingowym, drewnianym. To się znajdowało, jak się wjeżdża do rowów, to na samym początku praktycznie są takie domki drewniane. Ulice tam są, które w tych, ładny tych kawałek mieliście. Nie istnieją, bo tam te ulice to są usiane trawą jakby na ogródkach działkowych, nie? Aha. Coś takiego. I słuchaj, i okazało się, że właścicielem tego domku jest ktoś ze Słupska. Czyli tam, nie wiem, z 60 km, 50 km około, nie? Biedronka. Jakoś tak. No i słuchaj. Nie, Biedroń chyba nie. Chociaż wtedy jeszcze był prezydentem Słupska, ale... Ale nie wiem, słuchaj, i gościu, no i dzwonimy, nie? I tam się okazało, znaczy, bo my nie wynajęliśmy całego domku, tylko pokój w tym domku. No wszystko fajnie, pięknie, przyjeżdżamy, całujemy klamkę, nie? I dzwonimy do gościa, gościu tam, że no, tam będzie pod wieczór, coś tam, klucz jest tu i tu. No dobra, okej, klucz był gdzieś tam, kurwa, za podwójną wycieraczką, pod kłodą drzewa, tam gdzie jabłoń rzuca cień wiewiórki, nie? Aha. No, i słuchaj, i ten, i... I kurde,
bierzemy ten klucz, wchodzimy i tam tak, stary, słuchaj, no z żadnej pościeli, łóżka nieprzygotowane w ogóle, wiesz, no nie ma nawet yeah, świeżej pościeli yeah. złożonej w kostkę, żeby sobie, wiesz, nawlec, nie? I słuchaj, dzwonimy do gościa, że no hello, gdzie jest jakaś pościel, w ogóle poduszki, coś tam, on, a to jest tam, gdzie, wiesz, tam w jakimś tam sieni, w jakiejś tam, kurde, magazynku, coś tam, to sobie państwo wezmą i sobie to nawleką, nie? A my takie, no ale zaraz, chwila, hello, no za coś tutaj się kurwa płaci, za przeproszeniem, nie? Dokładnie. No to on powiedział coś tam, nie, że mówimy, no ale to jak się, wiesz, już to Iwonka z nim gadała, nie? Bo ona, aha. Iwonka jak się wkurzy, to wiesz co, bez kija nie podchodź, nie? No. I słuchaj, ona z nim tam gada, nie, i mówi, że no to jak się prowadzi biznes, to się powinno dbać o takie rzeczy, nie? A gościu do niej, ale to z biznes tylko na jeden nocleg, więc mi się nie opłaca coś tam, nie? Ja tutaj ten, z tego co wiem, to na Bookingu już nie ma tego gościa. Miał, po naszej wizycie miał dużo też negatywnych opinii. No a my ponad to jeszcze jak wyjeżdżaliśmy, zostawiliśmy mu surprise'a, ale to może nie będę mówił. Nasrałeś do zlewu? Nie. Masakra, Bartek. Nie, aż tak to nie. Aż tak to nie, żeby srać do zlewu, to nie. Nie. Rozcięliśmy pościel. O. No, porozpruwaliśmy guziki, rozcięliśmy poszewki i wszystko tam tak, tego typu rzeczy, nie? No i czekaliśmy, aż zadzwoni. Nie zadzwonił. Tak hardkorowo. No, tak, ale ogólnie Samerowy to jest po prostu jedna z moich ulubionych miejscowości nad morzem, bo tam jest spokój. Ta śluza właśnie, nie? Gdzie tam, tak. Wiesz, gdzie wypływają te stateczki, ten statek taki, ten żaglowiec. Tak. I my płynęliśmy jeszcze takim, to był taki wojskowy, on się jakoś, kurde, nazywał. Kurde, jak on się nazywał? A tam niby była jakaś ten, jakieś działko na nim, kurde, nie pamiętam. Sea Dog, czy jakoś coś takiego, kurde. Akurat my w ogóle chcieliśmy tym żaglowcem popłynąć i patrzymy, jest budka, nie? Z biletami. I myśleliśmy, aha, że tego żaglowca kupiliśmy bilet, a tu kurwa podpływa jakiś Masakra była, nie? A potem patrzymy, a to tam przy smażalni był ten, nie? Ja mówię, Jezu, masakra. A drugi raz to byliśmy w zeszłym roku w Rowach, bo mieliśmy nocleg niedaleko Ustki. Aha. Właściwie między Ustką a Rowami jest, kurde, w zeszłym roku to było nowo otwarte domki kempingowe, kuźwa 15 albo 20 metrów kwadratowych, ciasne jak cholera, ale słuchaj, tak to było wszystko tam zaaranżowane i tak poustawiane, że tam na wszystko, słuchaj, tam był stół, tam był aneks kuchenny, tam była kanapa, żeby się wyspać, szafa, żeby powiesić ciuchy, jeszcze kuźwa łazienka taka, że spokojnie jedna osoba mogła się kąpać, a druga, nie wiem, przy zlewie coś, nie? Więc nie można. Więc na spokojnie, nie? Świeżutkie, fajnie wszystko pachniało. Tylko kurde, jak się nazywała ta miejscowość, Iwonka, pamiętasz? Mhm. To było właściwie zaraz za Ustką, jadąc w stronę Rowów, nie? Coś takiego, kurde. No i tam sobie właśnie, my tam głównie wtedy w Ustce urzędowaliśmy sobie tam kilka dni. Też mi się tam podobało, tylko mnie tam, kurde, w zeszłym roku była jakaś plaga os. I mnie upierdzieliła osa, jedna osa trzy razy, no, gdzieś w klatkę piersiową, pamiętam, nie? Ale to wtedy było od cholery tych os wszędzie, pamiętam, nad morzem. Kurde, gdzie byśmy nie pojechali, to wszędzie, nie? No i też właśnie do Rowów raz sobie tam zajechaliśmy. No to u takiego, kurde, w takim straganie, u takiego Indiańca sobie ten, pokupowaliśmy fanty, nie? Między Rowami i Ustką masz tak, Zapadłe, Orzechowo, Bytowno, Objazda. Od strony Ustki bardziej patrz. Dębina, Poddąbie. Poddąbie chyba to było. Coś tak kojarzę. No to jest idealnie w środku między Rowami a Ustką. A to nie. To było bardzo blisko Ustki. A. Jak się wyjeżdżało z Ustki, no to jest praktycznie. Przewłoka, Zapadłe, Orzechowo, Smuszki, Bytowno. A, czekaj, zaraz Iwonka tutaj Booking odpaliła, to powie. A czy wiesz co, to było tak. To było, jak się szukało na Bookingu, nie? To było, że niby to spokoje Ustka, ale jak się jechało już tam, to się wyjeżdżało z tej Ustki po prostu, wiesz? Aha. Na takiej zasadzie. Iwonka tutaj ma historię tych swoich rezerwacji, to zaraz powie. Mówię, Przewłoka, Zapadłe, Orzechowo. Takie. Dalimierz jeszcze, Przewłocki, coś tak. Dalimierz, Przewłocki, coś mi to mówi właśnie.
Znaczy ja tamtędy na pewno przejeżdżałem, kurde, nie? I ta, tą przewłokę też kojarzę, bo, no bo to się tam jechało właśnie. Chodzi o te domki czerwone? Tak, no. Leszkowo. Leszkowo, o. Leszkowo? No. Kurde, to tego nawet nie widać na mapie. Ale czekaj, to Leszkowo to się nazywało chyba ta zagroda jakby, nie? Dalimierz Przywłocki. Dalimierz Przywłocki, no. A, no to jest. A Leszkowo to się po prostu nazywają te domki tak, nie? Bo to się wjeżdża w taką bramę, po prostu wiesz, na pilocik i masz kurde miasteczko tych domków, coś takiego, nie? No proszę. No, super to było, zarąbiste, polecam. Leszkowo, jakby ktoś chciał w Bookingu sobie tam poszukać. To pewnie taka dzielnica Łuski, podejrzewam. Możliwe, możliwe, możliwe. Ale ty tu masz, Bartek, na polu widzę jakieś studzienki jakby, to jest bez kolizji? Tak, ale to bez kolizji. A, no to spoko, dobra. Przez to śmiało przechodzisz. To tak jak u mnie ten, przy starej farmie, obalony ten konar taki z pachołkami, nie? Ja go zawsze wymijałem. Wiesz co, spłonął. Spłonął. Spłonął, teraz czeka na nowy sezon. Teraz jest regeneration. Regeneration, to jest. Aha. No, także jeszcze zapłonie nie raz. No. Zbiera energię. To jest, dokładnie. Słoneczną i z ziemi, w każdym razie odnawialna. Bardzo ekologicznie. Tak jest. No. Ty, to kurde, powiem ci, tym siewniczkiem to się elegancko sieje, nie? Raz, dwa i... Tylko jeszcze potem poprzeczniaczki mi zostaną. Bo ja sobie poprzeczniaczki tak realnie zostawiam na ten... Żeby nie przeciorać tego. Ja znowu przejeżdżam, najpierw poprzeczniaki, wtedy dopiero... No, oj kurde, wyłączyłem mnie to. O, ta jest. Także no, kurde, ale powiem ci, że jakby tak zrobili w farmingu coś takiego, że jak taki ciągany na przykład siewnik, nie? Jedziesz i sobie zaczniesz przy włączonym siewniku cofać, no to co się powinno stać? Powinny się te dysze zapchać tak, wszystkie, nie? Tak. I dokładnie. Jakby oni coś takiego zrobili, kurde. To by było coś. Takie kurde smaczki, nie? Można cofać przecież. Urywasz te lance całe tam. No, dokładnie. A tutaj wiesz, a tu jeszcze cofać jak cofać, ale tak samo nie powinno się ten, nie? W sensie zawracać z opuszczonym i włączonym, nie? Tak. Bo tam też się może powykrzywiać tamte te... Mhm. Także no, widzę, że umie rzepaczek już jest dorodny. O, to spoko. No teraz przez jakiś czas też nie będę raczej gromadził plonów, tylko póki co będę od razu... je sobie tam sprzedawał. A ile hajsów potrzebujesz? Czy wiesz co, nie wiem ile potrzebuję. Po prostu jak będzie hajs, to wtedy będę myślał, na co to zainwestować, nie? No, tylko ty mi nie przelewaj nic, Bartek, kurde. Bo ja nie będę miał już na co zarabiać potem. Człowieku, to jest cały czas na to zarabiać. Nie, no musiał grać też... chyba z 5 lat, wiesz, żeby mieć... Ja tu po prostu mam takie coś, że ja bym chciał każdą maszynę, wiesz? No widzisz, ty tak grasz, a ja tak niekoniecznie. Ja chcę mieć to, ja też chcę mieć dużo maszyn, ale pod warunkiem, że każdą z nich wykorzystam po prostu, nie? W 100%. No. Na takiej zasadzie, że po prostu to, co mi jest potrzebne, nie? Ja myślałem sobie, wiesz co, bo zobacz, ja myślałem sobie kupić na przykład ten większy header do tego mojego klasa, do tego kombajnu, nie? Bo jest, są do tego modelu są dwa headery. Jeden jest 7-metrowy i drugi 9-metrowy. I wiesz, i tak myślałem ten 9-metrowy sobie kupić, ale zrezygnowałem, bo kurde, miałbym wtedy mniej do roboty, wiesz o co chodzi, szybciej by mi to szło, nie? Ja też nie chcę się co prawda pierdzielić z tym, jak, nie wiem, tam mucha w smole, z tym progresem i tak dalej, no ale z drugiej strony, wiesz, za szybko to ja wiem, znając mnie, bym łapnął w końcu taką nudę, że masakra, nie? Dlatego powiem ci teraz, widzowie jeszcze nie widzieli, ale Bartek widział to wczoraj, jak graliśmy. Moje nowe nabytki do, kurde, wykopków okopowe. Bo troszeczkę mnie zainspirował mnie... Czekaj, to jest albo u Perkusia, albo u Słomka, teraz nie pamiętam. Na której z tych farm oni jak jadą w ziemniaki, to jadą właśnie jakimś starym Ursusem, jakąś starą kopaczką, no to nie pamiętam, czy Słomek. No. I właśnie mnie to zainspirowało, że tutaj jakieś nowoczesne siewniki, nowoczesne maszyny, a okopówkę, no to kurde, jakiś tak. Ursus, kurde, i dokładnie, jazda. No. Chociaż powiem ci, ten kombajn tego Akpila ciągany, nie? Aha. Co jego właśnie teraz, co byłeś pod wrażeniem, że nawet ma kółka skrętne. Tak. No to on, kurde, wymaga 160 koni, nie? Więc, ale znowu ta kopaczka z tymi dwoma Ukraińcami. Nie, no.
Te dwa Ukraińcy kuźwa na tej kopaczce to mnie rozpierdzieliły normalnie. No, nie? Masakra. No, Sport Sheeta ta kopaczka, ale tam już faktycznie tam już jest wymagane chyba. Ciekawe, 30 czy jak maszyna koni, pracuje, więc oni w ogóle się ruszają. Czy nie, stoją nie, jak nie, kołki? To jest takie statyczne. Stoją jak kołki, no. Ale nie powiem, no ciekawe, ciekawe, tylko jeden minus jest taki, że i kopaczka do, znaczy i kombajn ten do ziemniaków i do buraków wyglądają tak samo. Tylko tak, po prostu to są dwa osobne pojazdy, ale wyglądają identyko, więc to jest takie troszkę ten. Tylko ja szukałem właśnie starszych, fajnych tych, tylko kurde, jest taka stara polska kopaczka, ale ona ma kuźwa metr szerokości roboczej, no to przecież ja tu bym, nie wiem, musiałbym chyba kuźwa na asfalcie to, żeby no się z tym wyrobić, nie, na takich wąskich tych. A tutaj jednak te 3 metry, no to jest, no, no, właściwie to ropa nie, ma niewiele więcej, no tak naprawdę. No, ropa ma chyba 3,6. No, także no, tak to wygląda, ale z drugiej strony mi się podoba w tym Akpilu to, że właśnie on zbiera za ciągnikiem, a nie jest tak wysunięty trochę w lewo na przykład, nie? Aha. Jak te z Grima niektóre, co są w grze. Tak, tak, tak. Wiesz, byś wtedy sobie na przedniego tuza elegancko do ścinacz tych łodyg, czy tam łęcin, nie? Hmm. I można sobie fajnie ten, fajnie jechać potem tym, nie? Dokładnie. Tym kombajnem. Dobra, ja teraz tutaj jeszcze obsieję ci to, co połączyłeś, ten pasek. No to, bo to kurde, jakość musi być, to musi być quality, to nie ma w ogóle tutaj. O, to. No, to nie, no to takie straty by były, że kurde. A człowieku, zawsze 100 kilo więcej. No jasne. Ewentualnie ci jakiś taki zagon zostawię, wiesz, nieobsiany jako, jako kontrolkę, nie? Tak. No, a teraz kurde tak po żniwach i się zaczęły te dopiero opady, nie? W Polsce. Aha. Jakby tak, nie wiem, miesiąc, półtorej wcześniej tak ci, popadało. Ale powiem ci, szarpuś musi no też uprzyć, bo jest masakra, nie? No. Rzeki wysychają, idź do choiny, co no to się. No nie, dzieje? Dobrze, dobrze, że pada, jest, tylko jest wiesz. Jest po prostu tragedia, nie? Jasne. Tragedia. Jasne, jasne, dobrze, tego, że pada. Tego, że i ma Łódź, nie? To jest polska pustynia normalnie tam się robi. Mhm. Oni mają przerypane z tą wodą, ja nie wiem, co oni w przyszłości zrobią, kuźwa. No. Łódź skończy gorzej niż ten. No, swego czasu takim miastem, no takim, kurczę, który się kojarzył z, nie wiem, grecką tragedią, to był Wałbrzych, nie? Mhm. Chociaż Łódź też nigdy nie miała jakiejś... Ale Łodzi to kuźwa, to... Masakra. No. W centrum Polski, a po prostu tam mają, no, taki deficyt wody, że szkoda gadać. No, to jest, powiem ci, wiesz co, no kurde, ludzie się ogólnie... Wiesz co, Łódź to jest Łódź, jeżeli tak dalej będzie, Łódź. Jeżeli będziemy Burry. Tak jest. Jeżeli dalej będzie tak, jeżeli dalej będziemy robić tak, jak robimy, to Łódź to będzie początek. Końca, tak jest, bo to jest, kurde, się ludzie, no powoli się ludzie budzą, nie, ale to jest troszeczkę... To jest za powoli i za późno. Za późno, dokładnie, no. Wiesz, no bo każdy to zlewał, ale to też jest wina mediów, taka jest prawda, bo jeżeli już się mówiło na temat zmian klimatycznych, globalnym ociepleniu, to się mówiło z taką szyderą o tym zawsze, nie? Dokładnie. Nawet, kurde, powiem ci, no Maksiu Kolonko, mówię, my to jeszcze, ale nasze... Nasi wnukowie, mm-hmm. To pokolenie drugie, no. Bo może dzieci to jeszcze tak nie, ale ci następne pokolenie to będzie miało, ja nie wiem. No, no to zobaczymy, co to będzie, no słuchaj, no to z drugiej strony wkurza mnie jedna rzecz, mamy tak niby rozwiniętą technologię, tak? Wszystko jest, kurde, jesteśmy tacy już, wiesz, tacy kuźwa rozwinięci, nie? Teraz już, wiesz, skok technologiczny z roku na rok jest coraz większy. Są coraz nowocześniejsze tam jakieś, wiesz, technologie wymyślane. Tak. Ale kurde, sobie z pewnymi rzeczami ludzkość dalej nie potrafi poradzić, nie? Właśnie. To jest podobnie jak z gromadzeniem energii elektrycznej. Wytworzyć energię, spoko. Ale gorzej już ją zmagazynować, nie? W dużych ilościach. W zapasie jakimś tam, powiedzmy. Jakby na przykład było takie coś, żeby mogli tego pioruna w końcu ujarzmić, nie? No. Kawice, kurde, to przecież jeden grzmot by wystarczył na oświetlenie Torunia na tydzień. No jasne. To jest coś niesamowitego, kuźwa. Tyle energii. No. Patrz, latamy w kosmos i w ogóle, kuźwa, te, a nie mogą jeszcze czegoś takiego zrobić, żeby ten prąd po prostu złapać, nie? No, ale powiem ci właśnie, nie wiem, może to też właśnie jest taka... Albo nie chcą złapać, bo może faktycznie jest taki plan, że ludzie, wiesz, będą chcieli kolonizować kosmos zamiast...
Ale wiesz, zobacz. Wypompować, wyeksploatować Ziemię i po prostu potem, wiesz, kolonizować inne planety, nie? Ale Szarpuś, zastanawiało cię kiedyś, jak to się stało, że Tesli się udało wysłać prąd elektryczny bez pomocy kabli? Nie. Nie słyszałeś o tym? Nie, właśnie nie. No. Tylko, że później Tesla tam jakieś tam fundusze stracił czy coś i on po prostu... A, chodzi ci o Nikolaja Teslę. Tak, tak, A, tak. Myślałem, że o tego, o Teslę, bo... Wiesz, co skojarzyło? Nie, ten prawdziwy Tesla, nie? No. On zrobił jakieś tam urządzenie takie, które wysyłało energię elektryczną bez przewodów. Bez przewodów, no. To jest Bluetooth, kurwa, jakoś, no, nie wiem. Jakieś pole magnetyczne po prostu, wiesz, nie? Rodzaj pola magnetycznego czy coś takiego. Patrz, i do tej pory nikt tego, kuźwa, jakoś nie może otworzyć, nie? Albo nie może, albo się to nie opłaca, albo wiesz, tak, jakimś tak. lobby, nie? Tak samo jak Dokładnie. Z samochodami na wodór, nie? Przecież znaczy, silnik... samochody na wodór to jest też inna bajka, bo widzisz, żeby na przykład jest u nas w Polsce jeden samochód na wodór, ale żeby on sam mógł jeździć, to musi jechać do Berlina się zatankować. Ale to wiesz, no, ale to jest wszystko do zrobienia, gdyby się tylko chciało tak naprawdę, nie? Wiesz, o co chodzi? No właśnie. No. Ja mam wrażenie, że wiesz co, niektóre rzeczy się tak strasznie, niektóre technologie się tak strasznie podbija i wiesz, i boostuje do przodu, a niektóre się celowo jakby kastruje, wiesz, to spowalnia, właśnie. Bo to wiesz, bo to no wiesz, jakby zaczęły jeździć samochody na wodór, no to gdzie byłyby petrodolary, nie? No właśnie. No, także to jest, wiesz. Tak, to jest, tak. To jest tak samo jak z lekarstwem na raka. To jest tak samo jak z lekarstwem na raka. Już kiedy by były te samochody elektryczne? No. Przecież zginął tamten. Niewyjaśnionych okolicznościach no, te projekty. Dokładnie. Ale no, powiem ci i tak, ten co odwalił, ten Francuz, jak on to przeleciał, ten kanał La Manche. Na T czy na P. No kurde, wiesz co, nie ten, francuskie jakoś. Nazwiska to nie jest moja mocna strona. Znaczy akurat to nie jest trudne, to do wymówienia, tylko po prostu wyleciało też, mi głowę. Też mi wyleciało, no. Ale też zrobił skok pilowy, nie? No. Ja no, widzisz, no ale to jest w dalszym ciągu, kurde, troszeczkę ciekawostka bardziej, nie, niż tak, chociaż to, wiesz, każdy taki skok milowy, tak, każdy taki skok milowy to jest po prostu otwarcie nowych możliwości też dla nauki, nie, Dokładnie. Do badań, do sprawdzania wszystkiego, no więc to też jest wiadomo, nie, tylko ja, wiesz co, ja mam czasami wrażenie, ja też nie chcę teraz wyjść na jakiegoś tam, nie wiem, średniowiecznego chłopa, ale ja mam czasami nieodparte wrażenie, że... Nie mówię, że wszyscy naukowcy, broń Boże, ale że czasami wykorzystuje się fakt, że, a czy swoją pozycję jako naukowca niektórzy wykorzystują, albo ogólnie naukę się wykorzystuje, żeby przepychać po prostu jakieś propagandy, niby w imię nauki. Wiesz, o co mi chodzi? Że tu niby, wiesz co, tu niby, bo to tam się śmieją, że powiedzmy, że tutaj ktoś protestuje przeciwko czemuś, bo a z kolei nauka twierdzi inaczej czy coś. Ja się tak czasami zastanawiam, czy ktoś właśnie opierając się, wycierając sobie jakby gębę tą nauką, też przypadkiem nie wciska, wiesz, że tylko faktycznie jak ktoś taki dociekliwy mocno, nie, będzie w stanie sobie to powiedzmy jakoś zweryfikować, tak, nie? Tak. A zwykły taki człowiek po prostu albo mu się nie będzie chciało, albo nie będzie wiedział gdzie szukać, Dokładnie. Nie? Dokładnie. O, ty, Zapata, przypomniało mi się. Franki Zapata. Franki chyba. No. Franki Zapata, no. Franki Zapata. Dobra. To teraz tak, ja tutaj już ci Lecę zrobiłem... tego poprzeczniaka. A tam jeszcze jest poprzeczniak. No właśnie, bo to tak jest. Potem, kurde, jak jest duże pole, to potem się zapomina o drugim krańcu, bo go nie widać. Tak. Dobra. A ty tutaj robisz tego poprzeczniaka, tak? Tak. Okej. Okay. No to czekaj, to ja się pójdę załadować. I powiedz mi, co jeszcze jest do obsiania, gdzie? Tam koło farmy, wiesz, to wąskie pole, czyli pole numer... 22, 21? 22. Dobra, okej. Okay. To ja jadę się załadować i sru na pole 22. A kto nie był na live ostatnio, no to przy okazji zrobimy delikatny obchód po farmie Bartka. Bo ja na live wam pokazywałem, co prawda, farmy wszystkich, ale no tutaj u Bartka też już jest... baza wirusów zaktualizowana, więc... Jeszcze nie wszystko, no. Ale... A jaki masz pomysł, Bartek, na tę farmę tutaj koło pola 11, tą małą? Co wziąłeś sobie jako... To będzie ty tam... głównie jako no. magazyn na buraki i ziemniaki. O, nie głupie. No proszę, myślałem, że po prostu, wiesz, zaczniesz tam parkować maszyny, jak już
kupisz ich tyle, że nie będziesz się mieścił w tym. No też. No. Ale nie, no wiesz, nie będzie aż ty... No jak chcę tak... No jakiś sobie cel, żeby na coś było, żeby... Mm-hmm. A, patrz, tu jeszcze jest pole do obsiania, jakbyś chciał. To 49,11, tak? Tak, tak, dobra, tak, tak. Okej. Bo ja w tym czasie, wiesz co, prysnę moim komarem te obsiane już, nie? Dobra, no to pryskaj. Pryskaj, śmiało, niechaj rośnie. No. tak także jest. No... Ale to tak mówisz, właśnie jakiś cel sobie obrać, bo to wiadomo, no... Po coś się tutaj to wszystko robi, nie? Ja właśnie dokładnie. Tak samo, wiesz, na początku no to tak sobie tam urządziłem. Potem stwierdziłem, że kurde, troszeczkę za mało miejsca na te wszystkie moje maszyny. Nie powiem, no, tu, słuchajcie, farmy tutaj Riot zrobił ładne, to nie powiem. Ładne zrobił farmy. Jedyne, co bym ewentualnie zmienił, gdybym mógł mu coś zasugerować, to tą jedną mniej, żeby były cztery. A dlaczego? Dlatego, że na przykład ja uważam, że jeżeli już gra sobie pięć osób, powiedzmy, grałoby tutaj, no to sobie tak odbierają trochę nawzajem te pola wszystkie, nie? Chociaż, no wiadomo, kwestia gustu, no. Może zamysł był taki, żeby można było grać w multiplayer na 5 farm na tej mapce, ale tylko małymi maszynami, nie? No to wtedy spoko, tak. Dobra, okej. Okay. No. My to jak to my, wiadomo, my to zaraz tak, no wujcie może mniej, ale ja i Bartek to jest tak, dawać mi ten pułki, łączymy pola. Mhm. Tu jakieś drzewa z miedzy trzeba sobie ten... Trzeba sobie pousuwać, wiadomo. No bo jak też poszalał, nie? Tak, też poszalał. Ale widzisz, jak mówił, że nie będzie łączył pól, tak połączył, nie? Tak. No, to zobaczycie we wrześniu, no tam. Także no, także luzik. No nie powiem, no ja tak myślę, że jakby teraz Riotowi wysłać save'a z tej mapy, żeby sobie obczaił. On by się zdziwił, no. Jak mu przemeblowaliśmy mapę. Tak. Także no, ale no wiadomo, no ja tam chciałem na początku pod tym lasem. Ja na to właśnie miałem parcie, żeby pod tym lasem, bo tam jest kilka zalet tamtej miejscówki. Po pierwsze dojazd. Dojazd przez albo przez tartak, albo przez taką fajną drogą leśną przy tym jeziorku. To tak, jest po pierwsze. No. Bo zapomnę. No. Pierwsza sprawa. Słuchaj, jeżeli teraz mam sejfa z tej naszej rozgrywki, nie? No, no. Ja wchodzę sobie, wiesz, na bez na singlu, tego, no. Na singlu. To teraz jak to wygląda? Wszystkie maszyny są moje? Wszystkie maszyny są twoje, tak. Pojawia ci się komunikat. Pojawia ci się komunikat, że no, uruchomiona jest gra na singlu i nie ma możliwości zrobienia kilku gospodarstw, więc wszystkie pola masz kolorkiem zielonym oznaczone, bo na singlu masz zielony kolor, nie? Jako ten. Aha. Jako swój i wszystkie maszyny są twoje, no. Ja raz tak zrobiłem z ciekawości, wiesz? No to gra się ładowała tak z dobrych 8 minut. Jak pierwszy raz, no wiadomo, aha, za pierwszym razem, tak, bo tak, on tam musi sobie zbudować, załapać. Tak, dokładnie, no. Moment, bo ja tu chcę ładować nasiona, a mi się ładują, a czy nawóz, a mi się ciągle ładują nasiona, za blisko mam te palety siebie. O tak, ale to już niedługo, z paletami niedługo koniec, bo ja tutaj zacznę produkcję własnych tych nasion z herbicydem, ale herbicyd też będę robił też swój. Można robić. Tak, można. No. Tam potem masz różnie, bo na przykład masz tam gnojówkę z wodą, tam aha. Albo tam gnojówkę z nawozem sypkim, albo obornik z nawozem płynnym i to tam są takie kombinacje i to wychodzą różne rzeczy z tego, nie? No, nie, no nie wiem, może to jakoś super realne nie jest, no ale no, mapa... No ale jak daje gra taką możliwość. No dokładnie, no to zawsze jest jakieś urozmaicenie. Dokładnie. Można zawsze się pochwalić ja jakąś samowystarczalnością. Ja bym na przykład chciał właśnie jakąś w końcu produkcję, że... Nie wiem, na przykład palety z desek. I frytki. O, ziemniaki chipsy. I frytki, nie? No. Żeby były, można było, wiesz, produkować te frytki, gdzieś wtedy wywozić je do, nie wiem, jakiś przysłowiowo McDonalda, kuźwa, mm-hmm. czy tam, wiesz, czy chipsy jakieś tam do Lejsa, do sklepów, czy gdzieś tam, no. No powiem ci fajne tak, no, jest kurde trochę tych, ja właśnie teraz na streamy szykuję serię. No, póki co tylko na streamy, mapkę Goliszew 2.0, ona ma, kurde, ta mapa ma po prostu trzy strony, jak się otworzy mapkę pod escape'em i masz rodzaje roślin, to masz, kuźwa, trzy strony rodzajów roślin. To jest po prostu coś pięknego.
kuźwa, i tutaj co, no tutaj masz zielonkarskie, to co masz zielonkarskie? Masz trawę i koniec, a tam masz tak koniczynę, lucernę, kurde, trawę pastewną, trawę taką normalną, no po prostu to jest, i to wszystko można zagospodarować, no koniczyna też do paszy dla krów tam wchodzi w skład. Koniczyła. A zauważyłeś, że te Japońce, nie? Jak oni tak do siebie mówią, to oni zawsze krzyczą? Tak. No. To jest, dokładnie. Wiesz co? Jo, chodzi o killa! A to znaczy kocham cię, nie? Aha. To tak jak kiedyś był Halama. Halama, jego sketch, jak ten tłumaczył właśnie japońskie, nie? Aha. On zarąbiście głos właśnie Japończyków naśladował. A ja teraz robię to, co... Robię teraz tutaj to, z czego się Bartek śmiał ostatnio. Że jeżdżę w kółko na mapie. Bo się zagadałem. Oj, dobra, nic nie szkodzi, no. I on tak właśnie fajnie, niby po japońsku coś tam, i tak mówi, że no, typowy japoński domek, typowy japoński garaż, a w garażu Toyota, nie? I tam zaczął właśnie takie scenki niby, nie? Że tam, co mówi Japonka, jak chce tam herbatę, i co mówi Japonka, jak mówi swojemu Japońcowi, że go kocha, nie? No to praktycznie brzmiało tak samo wszystko. No. Dobra, no to teraz tak, 49.11 i też owiec, nie? Tak. Dobra. No, słuchajcie, produkcja płatków owsianych, no to w lubelskim rejonie to wzrośnie naprawdę. To znaczy spadną ceny. Spadną ceny, no. Ale owiec, powiem ci, kurde, tak kiedyś nie, na początku... On dobrze stoi, ci właśnie powiem. Owiec stoi dobrze i całkiem nie najgorzej sypie. Na pewno sypie lepiej niż soja, nie? No to tak. Zresztą, no, ale wszystko sypie lepiej niż soja. Soja była po 2800. Serio? Tak, a ja za 2000 powywoziłem. A, no to tyle. To tak jest. Ja cię pocieszę, Bartek. Ja ponad 150 tysięcy straciłem. No to ja cię pocieszę. Ja za 1700 puściłem soję. Jak się miałem przeprowadzać. Ja pierdzielę. I to, kurde, był taki moment, te 1700, że no to za cholerę, wiesz, nie chciało iść lepiej, nie? A przez długi czas było 1400-1500. A jak było zapotrzebowanie w biocer, to ja mówię, o, no to będą ceny. Patrzę, kuźwa 900 za soję, nie? Ja mówię, no chyba was popierdzieliło przy zapotrzebowaniu. A w PGR lubelskie cena była właśnie tam do 1700, nie? To troszeczkę spieprzyli tutaj właśnie, bo zawsze jak było zapotrzebowanie w jakimś skupie, to tam choćby nie wiem, co była najwyższa cena, nie? O, właśnie, widzowie kochani, tutaj u Szarpusia. Dajcie znać, jaka jest najwyższa cena, jaka wam się zdarzyła owsa. Tylko tak proszę realnie, dobra? Nie, że tam ktoś sobie wymyśli. Tylko z jaką się najwyższą ceną spotkaliście, to dajcie mi znać, to żebym wiedział mniej więcej. Ale to nie, Bartek, ceny to tak nie zadziała. Ale bo... ja wiem. Chyba, ale... że... Nie, inaczej, popatrz, ja to doprecyzuję i będzie wszystko okej. Widzowie, którzy grają na lubelskiej, na poziomie trudności środkowym, niech powiedzą, jaką mieli największą cenę, bo to też zależy od mapy, Bartek, wiesz? Tak. To znaczy no i od poziomu, nie? Od trudności. A powiem ci, że tutaj już są mniejsze różnice. Nie wiem, czy to po prostu kwestia tego, że może być to gdzieś w mapie jakoś zablokowane, czy coś, ale no, zmień sobie na przykład trudności gospodarcze teraz, jak jesteś adminem, na łatwe i zobacz, że ceny będą praktycznie te same. No popatrz. No, więc wiesz, to tam jest takie, że to raczej... Mapmaker decyduje na temat cen, nie? Także no, chociaż tutaj te ceny też nie są najgorsze na tej mapce. Fakt, że rzadko jest taka wykoksana cena, ale to w sumie może i nawet dobrze, wiesz? Bo jak trafisz na taki moment, to masz potem satysfakcję, że o, kurde, wiesz, puściłeś tam powiedzmy po najlepszej możliwej cenie. Też fajna opcja, no. Na tej naszej poprzedniej mapie, co chwilę graliśmy w czwórkę, no to tam przecież soja tam, wiesz, poniżej 2200 nie schodziła, nie? No właśnie. No. Ale tam słuchaj, były malutkie pola. Wygląda? Ja, bo kurde, mi się zapomniało. Ja potem jeszcze będę musiał oprysk jeden walnąć, czy jak to wygląda? To znaczy tak, jak ja obsiałem teraz, nie? O. I albo ty, bo masz ten sam siewnik. I po tym ruszyłeś z chwastobójczym. To już wszystko. Nie. To jeszcze raz zwykłym nawozem. A, no właśnie. Bo jakbyś ruszył po obsianiu tym siewnikiem, byś ruszył od razu z nawozem zwykłym, nie? To byś wylał tylko nawóz, a stadium by się nie zrobiło, bo jakby musisz zrobić coś, co zresetuje to pole, nie? I na przykład odchwaszczanie trochę jest takim resetem, tak, jakby, tak. Nie? Jaśniejsze się robi ta tekstura, tak, nie? Dokładnie, no.
No ja jestem ciekaw, jak to u mnie będzie tam na polach 38, 18, 40, 47, 42, bo ja tam mam rzodkiew oleistą, nie? Ja sobie tam popon posiałem. Jestem ciekaw teraz. No będzie ta pierwsza. Tak, będzie. Ale na przykład jak ja teraz... Jak chciał, to zaliczy ci drugie. Aha, w ten sposób. No ale to czekaj, to ja... Nie. Ale poplon trzeba zaorać najpierw. Nie, jak będziesz siał, to nie będzie ci pobierać chyba nawozu. No to dlatego ja go muszę najpierw zorać, albo tylko stależować, bez tego, nie? Bo ja mogę teraz wjechać tym siewnikiem w ten poplon. Tak. No ale to tak mówisz będzie, no bo to będzie bezpośredni etap. Dokładnie. A jak to przejadę pługiem albo tam talerzówką, chociaż właściwie poplon się powinno co? Orać czy kultywatorować można? To znaczy, wiesz co, można i tak chyba i tak, ale wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie to jest przeorać się. No a w sumie orka tak dokładniej, nie? Dogłębniej. No. Albo głęboszem, nie? Albo głęboszem, tak. Szkoda, że kurde, bo... W 17 nie było jeszcze głęboszów jako głębosze po prostu, tylko głębosze jak już były, to one były w kategorii pługi, nie? I one robiły teksturę orki. I tego tak nie było widać, ale w 17 właśnie był z Lemkena taka paczka pługów i kultywatorów i tam był jeden głębosz i kuźwa w nim można było ustawiać sobie głębokość tej orki, nie? Myszką normalnie, wiesz, mogłeś wysuwać albo do góry, nie? I w zależności od tego, jak się ustawiało, to taka, wiesz, to było czuć też na ciągniku, nie? No. Że się głębiej wgryza, to wiesz, więcej mocy, nie? Fajnie to było. O, tutaj chyba też widziałem tą paczkę tych Lemkenów właśnie. Lemken Dolomit to się chyba nazywa, jakoś coś takiego. Głębosze i kultywatory takie, no. Takie kurde, one jakby rozkładane, one tak na siebie nachodzą, potem się je rozkłada, on tak powoli... Aha. Ło kurde, Bartas leci. O Jezu! Tak to miało wyglądać. Ale żeś się rozpędził z tym hopie. Czy laga tak złapałeś? Miało tak to wyglądać. Coś mnie ten przycięło chwilowo. A, to tak to jest, no. Najgorzej jak się jedzie z paletami na autoloadzie i złapiesz laga, to jak cię puści, to wszystkie palety są poza przyczepą. Dokładnie. Ciekawy kształt ma to polutko tutaj. Aha. A ty jeszcze będziesz tam powiększał? Dobra. Będziesz tam jeszcze powiększał w stronę gospodarki? Tam gdzie masz tą trawę, tak? Ale gdzie? To pole, czy będziesz powiększał w stronę gospodarki? Nie. Aha, to takie małe ma być, tak? Tam będzie jakiś magazyn, myślałem, ale nie wiem czy mi się to uda, bo tam jest strasznie zróżnicowana wysokość. Teren, no. No to by trzeba było tam. I te snipy, tutaj nie? Narobił trochę tych pagórków. No. Takich. No ja ci powiem, że ja jestem ogólnie zwolennikiem, teraz zwłaszcza w 19, jestem zwolennikiem map bez gotowych gospodarstw, ale z nie takimi typowymi betonowymi placami, żeby sobie zbudować, bo to też fajnie sam nie wygląda. Sobie gdzie ale na przykład działkę. Czasami właśnie mapmaker potrafi taką sprytną łąkę zrobić. Którą wiesz, jak tak dobrze sobie zaplanujesz, to sobie zrobisz, zbudujesz. Tak jak tutaj, właśnie tutaj mi ktoś z widzów pisał, że na tej mapce na Lubelskiej, mimo tego, że jest 5 grywalnych gospodarstw, no to o, ten... szarpuj, bo zapomnę. No. Tak, ja tylko zobaczę. Jak to się stanęło się, że ty tam nie widziałeś jednak tego terenu 72 i 1 pola? 72 tylko tutaj to 76 1. Sobie zagospodarowałeś. A, no właśnie, ja to już chyba od dwóch odcinków mówię, a powiem widzom, dlaczego nie wziąłem tego pod tartakiem i pod lasem. No właśnie. Popatrzcie, dobra, moment, ja zgaszę na razie, zresztą tu już skończyłem. Miałem popatrzcie. Się już kiedy ciebie pytać i wyleciał mi z głowy, no, patrz. Teraz popatrzcie, mi się otwierając mapę, otwierając sobie mapę i X, żeby kupić land, zobaczcie, jak tak dobrze się przyjrzycie, to zobaczcie sobie, ile tak naprawdę za tą cenę 625 tysięcy jest tej powierzchni użytkowej. Część landu wychodzi poza mapę, więc to w ogóle jest up. Dokładnie. A tu na północ od tartaku, gdzie są te ścieżki, to tam są takie po prostu muldy, pagórki i tam by nie dało się nic zrobić. Tu nawet jakbym zrobił wycinkę na górze od pola numer 1 do tej dróżki, gdzie jest ten kawałek, to naprawdę to jest bardzo mała ziemia, a płacę za nią więcej niż zapłaciłem teraz za te dwa landy, bo tutaj kosztował mnie 298 pod biogazownią i ten na dole 229 i mam kurde teren taki po prostu, nie? A tych 44, 43 czemu nie kupiłeś?
44, 40. Ja je kupię. To są Aha. idealne pola pod właśnie buraki i ziemniaki, bo one są wąskie dosyć i długie, takie nawet, nie? Także ja to te się pola lepiej kupię. Śpiesz, bo mogę ja kupić. No to słuchaj, to sobie, Bartek, to nie, sobie no łyknij żartuję. Te. Łyknij sobie 47 i 12 nad moją już starą gospodarką. Ja je sprzedałem, bo ja nie chciałem do nich dojeżdżać przez starą gospodarkę po prostu. Mi nie pasowało to. Tak. Ale wiesz, jeszcze myślę nad polami 14 i 19. Bo one są tak w środku wioski ciekawie rozmieszczone. Te moje pola tutaj, no. One są tak dosyć stromo pod górkę. Też fajnie to wygląda nawet. No. No, bym miał cię po sąsiedzku. No, dokładnie. Ja tutaj te łąki muszę jeszcze pokupować, wiesz? Tutaj za tym moim gospodarstwem. A właśnie, właśnie. Bartek, będziesz kupował tą łąkę z tym tą oczkiem... długą? Tak. Nie, z tym oczkiem wodnym. Koło biogazowni. No, tak, oczywiście. Tak? Chcesz to kupić? No jasne. Jesteś pewien? Na 100%. Na 100%? To oczko wodne, człowieku, to jest meine kleine, liebe dich. Ej, to daj mi któregoś puzzla inne. Ty, to zobacz, jaki ty masz wielki kuźwa. Wiem. Nie, no wiem, żartuję. Nie, bo ja myślałem na początku nie, to właśnie... to oczko to ja już, kurde, sobie na to zęby ostrzę, tylko cały czas mi szkoda tych 300 tysięcy jeszcze wydawać. Ale z drugiej strony, tak patrząc, to no ładnie to wygląda, nie, to oczko. No, no to właśnie, na tej ja tam wysepce... na ryby chodzę, człowieku, cały czas. A masz pozwolenie? No, no to jak to jest moje, to ja ale nie to jeszcze nie jest twoje, to należy nie, do jakiegoś... Woda już jest moja. Ja już na wodę już tu już mam prawa. Wodę już se kupił. Wiesz co, dobra, to żeby nie było... O. O, proszę. Coś tutaj... I pokupowane, nie? Już. Pięknie, koniec. A ty chciałeś to kupić poważnie? Nie, nie, co ty. A czy myślałem nad tym, ale zniechęciło mnie to, że właśnie tam jest za dużo wody trochę. Ładnie tu wygląda, nie, ale co z tego zrobić, sobie nie? Jeszcze takiś ten domek ja postawić, śledniskowy no. i tak dalej, nie? Tutaj. O, ja, już, pan. Ja tam właśnie mam taki zamysł zrobić sobie takie wiesz, takie coś na pokaz. Takie to, taki bajer. O, no. To ładnie. Słuchaj, to ja ci muszę jakąś willę znaleźć. A o, jest taka willa z basenem w modach. Biegnę się biegnę się na moje już oficjalnie jeziorko. No. Także, no słuchaj, tutaj... Słuchaj, Szarpuś, ile jeszcze cię. Będziesz miał czasu? Ile jeszcze będę miał czasu? No tak jeszcze posiemy, tak myślę, jeszcze będziesz miał czas? Może chwileczkę, a co? Bo pojechałbyś kosiarą, a ja o, bym kurde. Za tobą przetrząsał i ten no dobra. Siano potrzebuje pilnie, nie? No to nawet, dobra. Wiesz co, możemy odpuścić sobie sianie już tego pola 22, czy jakie to tam jest, no. a bardziej byśmy się skupili jeszcze na tym sianie, nie? No dobra, spoko. To ja się szybko, słuchaj, przepnę na mój zestaw. Dobrze. Do kosienia. Czekaj, i to ty pociśniemy. Kosisz, to ja będę musiał przetrząsarkę. Tak, przetrząsarka. Widzowie też zobaczą. I kostkarka. No, widzowie też zobaczą w akcji moje nowe kosiarki klasa. Ciągnik klasa i kosiarno, elegancki zestaw, kurde. Jeszcze by mi się jakiś ten. Zgrabiarkę mam, ale jeszcze przetrząsacz by mi się przydał z klasa. Jest co prawda w modach, ale jest mały, strasznie malutki. Na jakieś takie malutkie te... To Barta ci sprezentuje za dzisiejszą robotę. Nie, nie masz klasa, słuchaj. Ale nie, no ja ci kupię. A ja to nie, ja chcę klasa. Ja chcę przetrząsarkę, klasa i chuj. No to... Ale co, nie ma w grze tego? Nie ma, no w grze nie ma klasa, ale w modach jest, ale jest taka malutka, wiesz, na kurde, nie wiem, 4 metry. A wiesz, a kosiarki mam duże, więc przetrząsarka też by mi się przydała duża, nie? Chyba, żebym kupił jakąś inną, którą można przemalować na zielono, o. To też jest jakieś rozwiązanie. To se tam wybierz coś. Nie, no co ty. Tak, tutaj za robotę dzisiejszą, człowieku, ci się należy, jak psu Micha. Mówisz? Jak psu tak Buda? Jest. No mój tak pies, jest. Właśnie tutaj na farmie kupiłem sobie pieska, dostał budę, ale widzę, że on lubi po drzewach biegać, kurde. Wspina się na drzewa. Właśnie go teraz widzę i nadział się na szpic. O biedny. No. A mi właśnie widzowie pisali na live, że on w tym miejscu, jak postawię budę, to on się będzie bugował trochę. No ale to kurde, gdzie mam budował? Postawić? No. O, jest siewniczek zaparkowany, dobra. Trochę krzywo. Ale jak to mówi goryl, mam to w dupie, bo jestem dziadem. No, dobra. Kurde, masakra. To jeszcze odważniczek trzeba odstawić. No i kosiareczki i jedziemy. Oj, kurde. Dobrze, że zamknąłem te garaże z okopowymi, bo byście widzieli, co kupiłem sobie za sprzęty do ziemniaków. Ale to jeszcze nie dziś.
To jeszcze nie dzisiaj. Kurde, ja mam ten. A w ogóle jest modyfikacja na manualną skrzynię biegów. Co? Jest modna, że możesz sobie ustawić na przykład. Nie, możesz sobie ustawić na przykład jakieś tam, wiesz, dwa biegi wleczone czy coś tam, nie? Aha. I takie tam bajery, nie? Ja podziękuję. Masakra, powiem ci, że kurde, ja to oglądałem u Mafii Solec. To, no powiem ci, że no, do farminga chłopaki są bystre, nie? Ogólnie. To są kurde naprawdę wymiatacze, ale powiem ci, że jak tak widziałem, jak Bolek walczył z tą skrzynią, no to mówię, kurde, jak on tak z tym walczy. No na początku przynajmniej, teraz już pewnie to opanowali, nie? To ja mówię, o Jezu, no to nie ma takiej opcji. Ale nie powiem, do starszych maszynek to nawet bym to łyknął. A czy wiesz, to jak to się wrzuci, to nie jest tak, że wszyscy będą mieli manualną, to sobie możesz włączyć albo wyłączyć, nie? To nie ma problemu. Nie, ja wiem o tym, ale po prostu to już nie ten. Już ja już za bardzo jestem, wiesz, przyzwyczajony tutaj no, kurde. Do masakreła. Normalnego, powiedzmy. No. Tenia. Dobra. Jeszcze się majta i zbiegamy, uje. No bez jaj, że ta kosiarka jest za wysoka i przez myjkę nie przejedzie. No bez jaj. A, przejechało, dobra. Już myślałem, że... Bo zahaczyła trochę o dach myjki, wiesz? Aha. A jak ją obniżę, tą tylną, tą podwójną kosiarkę, no to ona się od razu rozkłada automatycznie, nie? A. Ale nie, ale kurde, super to wygląda. Zaraz przyjadę, zobaczysz. Jaki zestawik piękny do koszenia. Patrzcie, kurde. Bajeczka. Nie wiem, jak się za to zabrać, chur... Za tą łąkę? Ten clean, wiesz, do opryskania i po prostu ten komar jest za duży tutaj na to, nie? No. No właśnie, czasami mniejsze maszyny są ten... Bardziej. Też się przydają, nie? Tak. To mogłeś sobie tego, ten plecaczek Hardy zostawić, albo kupić ten, co ma wujcio taki. On ma... Mam go jeszcze. No to wiesz, na takie właśnie sytuacje to on jest spokojny. Dobra, teraz tak, jak ci tutaj kosić, Bartek? Jak ci pasuje, byle skosić. No dobra, no to jedziemy od stacji wapnowania w stronę oczka wodnego i będzie. Do końca i zaraz podczepiam z grabiara i będę raczej przetrząsarki. No. I będę za tobą leciał przetrząsarką. No, ja też sobie tutaj właśnie powiem wam, widzowie, zrobiłem, no teraz tego nie widać po moim stanie konta. No ale zanim Bartek mi tam dosłał kasę, to ja miałem 30 koła i też sobie właśnie zrobiłem taki szybki myk na zarobienie pieniążków. To znaczy skosiłem te łąki, co ja mam tam przy polu 76 i tak dalej. Bo tam jest tego ogrom. Póki co, bo ja tam będę też budował dalej jakieś fabryki swoje i tak dalej i tego typu rzeczy, ale... Moment, tylko te kosiarki włączę. Aha, trzeba rozłożyć, dobra. Cyk. Ale właśnie tam sobie pokosiłem trawę. I od razu ją owinąłem, nie? Znaczy zrobiłem kostki i owinąłem. I powiem ci, że taka... No mi teraz wchodzi 18 kostek na przyczepę z tego autoloada na tą nową, na hakowcu, no to 25 koła, nie? Za 18 kostek kiszonki. A mi to zajęło łącznie 40 minut, więc też jakoś się na tej kiszonce z tego... z belek też jakoś można zarobić, to... Jest to jakiś sposób, nie? No bo wiadomo, jakbym obsiał kukurydzą i czekał aż wyrośnie i potem jechał sieczkarnią, no to by to dłużej trwało. No taka, to tak. Dobra. Wiesz co, Bartek, ja tak dokładnie przy jakichś płotach czy coś nie koszę, żeby potem, wiesz, dla prasy zostawić, nie? Spokojnie. Bez sadyzmu, nie? No, moment, teraz. Bo Ctrl V można podnieść przedni i tylni tuz. O, jest, działa, faktycznie, no, ty. Ty nie wiedziałem, wiedziałeś o tym, Bartek? Bo... Control V, tak. No, bo to ostatnio właśnie ktoś z widzów też powiedział, a czy nie tak ostatnio. Obydwie się podnoszą, tak, nie? Najpierw pierwszy, potem drugi. Mhm, tak. Fajnie, bo to nie trzeba przez to G się przełączać. Ja to dopiero ten, mi to niedawno ktoś z widzów pod odcinkiem chyba z tym Szymonem z kanału MRCH Śląsk właśnie. Aha. Ktoś to napisał, bo on się zastanawiał, czy da się podnieść dwa tuzy naraz, nie? Ja szczerze mówiąc też właśnie nie wiedziałem, ale dobra, spoko, bo to w sumie tylko przy kosiarkach. Gdzieś wam mówiłem o tym, raczej Bokunowi mówiłem na którymś odcinku. Nie, ta maszyna. Dobra, ale ładnie, ale fajna animacja, fajną animację wyrzucania trawy ma ta kosiarka z tyłu. Jak tu podejdziesz, to zobaczysz. Zaraz fajnie to wygląda, kurde, on tak przelatuje przez te ostrza.
Ja muszę przypomnieć, gdzie ja mam przytrząsarkę. A tu mam. Nie, tu jest grabiarka. Kuźwa, gdzie ja mam przytrząsarkę? Powiem ci, też czasami te dwie maszyny mylę. Jak są złożone jeszcze. Aha. Da się to pomylić. Robiłem. To nie wiem gdzie. To wiecie co? No to jeszcze musisz chyba sobie coś dobudować, żeby przewieźć potem te zagubione maszyny, żeby wiedzieć potem gdzie to wszystko jest, nie? Ja tu mam, wiesz, kosiarki właśnie, jest zgrabiarka i myślałem, że tu też stoi cały osprzęt od trawy, czyli i przetrząsarka, chyba że przetrząsarkę ktoś sobie pożyczył. Ale... Czyżby Jacek? No nie wiem właśnie, ty powiem. Nie ci, że... no. No sprawa, kurde. Wiem, kurde. Chociaż tutaj, moment, ja pierdziele kochałby stoi. O. Czyli miejsce, które się najmniej spodziewałeś. Tak. Tak to czasami bywa właśnie z tym. Złośliwość taka, rzeczy martwych. Nie wiem, czy odpowiedni ciągnik wziąłem, ale... No. Ty, niech ale też, niech szkoda, też popracuje. Tak patrzę na tą, na to jeziorko właśnie, nie? I jednej rzeczy szkoda, że na tej wysepce stoi słup wysokiego napięcia. A. Tak, trochę to knoci, nie? No, troszeczkę. Czekaj, gdzie ty zacząłeś jeździć? Przy drodze koło między stacją wapnowania a tym jeziorkiem. Aha, to ty już tą nową objeżdżasz. No, nową objeżdżą. Aha. Takie buty. No dobra. Kurde, ale naprawdę, ten pokos tak ładnie się wysypuje z tego z tyłu, przez ten... Zarąbiście to wygląda. Bartas jedzie? Jedzie. Jedzie Bartas. Wow, Ursusem przyjechał. Sąsiad, pięknie. Ale te kosiarki to są chyba jedne z najgłośniejszych maszyn w farmingu, nie? Tak, tak. Jak tak, się tak, tak obie tak. Jeszcze z przodu i z tyłu odpali. Aha. To jest. Tylko się tak zastanawiam, czy tą co mam na przodzie, ja bym nie mógł też do tyłu, do tych, między tymi dwoma umieścić. Bo mi się wydaje, że tu jest. Właśnie mnie trochę to wnerwia, że ja nie mogę ich sparować, tych moich kosiarek, nie? Jak to było w 17. No. Ewentualnie, kurde, jeszcze jedną taką podwójną, naprzód to bez sensu, ale... Chociaż widziałem czasami u niektórych takie, kurde, kombinacje z maszynami, na przednich tuzach jakieś głębosze, na tylnych siewniki, aha, kurde. Na przednim tuzie głębosz? No, widziałem coś takiego, ja bo wiesz co, masz ten agregat uprawowo-siewny, nie, z Kuna, który sobie możesz, wiesz, aha, modułować tutaj, nie? Tak. Masz, wiesz, osobno tą część wysiewającą, osobno zbiornik, na nasiona, tą rurę masz z przodu, ale ja widziałem, tak, kurde, takie numery, że ktoś na przykład sobie tam jeszcze jakoś ten, też z tego zestawu głębosz mocował, a z tyłu jeszcze tą, nie? A z tyłu jeszcze, kuźwa, bronę mechaniczną. Takie, kurde, wiesz co, no nie wiem, no na pewno kombinacja to nie jest, alpejskie, wiesz, ta, bez sensu trochę, nie? Ale no da się, no, czasami to jest... Czasami to jest, no ja naprawdę, wiesz, ciekawe, progres, nie? Ale bez przesady. Jeszcze od razu może, nie wiem, kurde, z tyłu motowidła, nie? I ta, ten, ta. I przyczepa, żeby od razu dokładnie sypało. I jakiś ten, jak a pomiędzy to, jak tym... Jak to Lucek robił, kuźwa, tym. A pomiędzy tym... Ustawiał te follow me, kuźwa, no, i jechał pięcioma maszynami naraz. No, ale to powiem ci, do tego też trzeba mieć cierpliwość, do tego, no, follow me, bo to, wiesz, musisz każdą dobrze ustawić. Mi follow me to głównie jest potrzebne do tego, do przewożenia, tak, no. I to raz, a dwa ewentualnie jeszcze, no, jak jadę kombajnem i za sobą mogę puścić prasę. Mhm. Bo to też tak realistycznie jest, że wiesz, tak, nieraz widziałem, że jasne, jechał kombajn, no, ciął, a od razu za kombajnem zasuwał z prasą, nie? Moment. Inaczej to troszeczkę zrobię. Tak. Może tam czekają, żeby słoma jeszcze przeschła, ale ja nie wiem, no słoma zazwyczaj to już jest sucha. No, tak się dokładnie kosi. Może też zależy od gleby, nie? Na której, aha, to tam leży.
bo to wiesz, różnie to bywa, no. Tak. Ale teraz właśnie widziałem na YouTubie, sporo się zaczyna tych prac pożniwnych, nie, już u większości tych rolników, no to kurde, powiem ci, że jako taki mieszczuszek patrzę, no to kurde, naprawdę są szeroki wachlarz różnych robót, nie, tu jedni robią wapno, tamci, wiesz, zaczynają ten, siać poplon na ściernisko przed burakami, nie, na przykład, tak. To u Bardowskich właśnie teraz widziałem. Perkusiowi by się kurde tego... Spornika przydało, kurde, na te pola. No, czekaj, teraz tak się zastanawiam, czemu ja tutaj nie skosiłem tego, tylko usiadę... Aha, bo to się tam zwężyło. Dobra. Dobra, moment, to jeszcze na chwileczkę tutaj. Bartek, a nie myślałeś, żeby sobie tej skarpy tutaj jakoś przemalować na taką skałę może, albo tak bardziej... Coś będę musiał z tym zrobić, bo... No trochę to tak wygląda, jak wygląda, no ale... No innej możliwości tu nie miałem, żeby tam sobie równo zrobić z tym podwórkiem, nie? No, to wiadomo, to nie o to mi chodzi, tylko wiesz, samą skarpę można sobie przemalować na jakąś tam teksturę skały albo coś takiego. Coś się zrobi. Ty co jest? Ty, ten jelonek ma kolizję. Ten co tu stoi i patrzy. Tak. Aha, to ten jelonek ma kolizję, a ten kikut drzewa nie ma kolizji, nie, tak? A kikut drzewa nie ma. No to fuck logic. No. A jak mnie to drażni, to nie pytaj, nie? O. Spoko. Spoko, no. I tak, kurde, jest git na tej mapce, powiem szczerze. Ale... Nie, no jest super, mapa jest super, to w ogóle nie ma o czym mówić, tylko po prostu niektóre rzeczy mnie drażnią, nie? A, to wiesz, jest nieuniknione, no, nie dogodzisz każdemu, nie? Wiadomo. Nie, jeszcze się taki nie urodził. Jedynie, co ewentualnie jeszcze by mi sprawiło, że ta mapa byłaby po prostu wybitna, to ją tak jeszcze dwukrotnie powiększyć. I tak dwa razy więcej pól, nie? To żeby wiesz, żeby tak. Faktycznie dało się jechać, kurde, z jednej wsi do drugiej i tak, wiesz, i czuć tą robotę, bo nie powiem, jest fajnie, my i tak tutaj wyciskamy z tej mapy wszystko, co się da praktycznie. Ładnie. Ale no, taka większa byłoby ten, no tylko tutaj wiesz, no ostatnio mi widzowie, właśnie Bartek ci powiem, ostatnio mi widzowie się pytali, gdzie się przenosimy po tej mapie, nie? Aha. No to ja powiedziałem, że no tutaj raczej... Nie przenosimy się. Raczej się nie. Znaczy no nie przenosimy się i raczej tu zostaniemy do tej Farminga 21. Tak. Chociaż jedna osoba powiedziała. To dużo roboty, kurde. Tak, właśnie, ale jedna osoba napisała, że to jest bez sensu, bo my tu i tak już mamy praktycznie największe maszyny, praktycznie wszystkie największe pola kupione, nie? I wiesz... No ale to chyba przecież o to chodzi, żeby po to się kupuje, żeby teraz na tym popracować, a nie? No tak, wiesz, ja ci tylko mówię na temat tego, no, nie? No. No i powiem ci, czy wiesz co, jeżeli chodzi na przykład o progres, to fakt. Byłoby mi troszeczkę przykro teraz to zostawić, tym bardziej, że pamiętam, ile mnie kosztowało, żeby nazbierać na krowy. Ile mnie kosztowało, żeby wymienić tego starego case'a na tego klasa, na ten ciągnik. A czy case'a na John Deere'a, no klasa kupiłem wcześniej, ale pamiętam, ile ja musiałem tego sprzedać, żeby te 300 koła na tą wersję tego klasa zarobić, nie? I potem na kolejne jakieś sprzęty, na krówki, kurde, na całą resztę i w końcu na tą przeprowadzkę, którą teraz miałem i tą budowę, nie? A teraz nagle to zarzucić, byłoby mi przykro, ale z drugiej strony ja nie mam też czegoś takiego, że ja lubię na przykład zaczynać od nowa, o. Znaczy przywiązuje no troszeczkę, nie? A, przywiązuje się. Troszeczkę tak, ale z drugiej strony jakoś to wiesz, zawsze przeboleje, nie? Tak, pamiętam, kończyliśmy 17 przecież, nie? No to chyba... A weź, no, nic nie mów, to był dla mnie najgorszy moment, kurde. Bartuś to tam, no wiesz, ty najwięcej godzin, nie? Jeszcze zanim ja dołączyłem... No to przecież ile ja tam się nasiedziałem na tym, Chryste, no. Panie Boże. No, te początki zwłaszcza, z Kevinem. No, tak. To był pierwszy odcinek na tym, nie? Tak. A, pamiętam. Tylko wiesz co, najgorzej jak znajdziesz fajną mapę i zaczniesz w nią grać i się zaangażujesz i za 2 tygodnie wychodzi update tej mapy i ten update faktycznie by zarąbiście coś ułatwił, pomógł albo naprawił. No ale dupa, wiesz, ty nie zaktualizujesz, nie zrobisz tego, bo gdzieś wyciąłeś drzewa, gdzieś połączyłeś pola, nie? I dupa, no. Gdzieś wyciąłeś drzewa, kuźwa, tak jakby mi teraz te wszystkie drzewa miały wrócić, to ja bym szału dostał. No. Chociaż no jest ta maszyna, teraz jakbyśmy tam w 3-4 wpadli, jasne. Do tego moment nie ma, nie? Ale, no, ale wiesz, nawet daj spokój, tyle roboty. Kurde. No wiesz co, no, żeby to zachować, to po prostu byś musiał dać
save'a tego Riotowi, nie? No. Plik, te, które się tam ewentualnie z kariery, pliki, które się tam jakoś ingerują w mapę, jeżeli żeby w ogóle są jakieś tą takie... mapę naszą, dokładnie, nie? Żeby on na bazie tego save'a, na bazie tej wersji przemeblowanej mapy zrobił po prostu update, nie? Zobaczymy, bo wiadomo, w Rzesiu może coś wymyśli. No. Znaczy ja ostatnio byłem u niego na live'ie, trochę pogadałem u niego na live'ie z nim. Aha. Byłem w szoku w ogóle, że Riot mnie tutaj skojarzył z BBSJ ogólnie, ale spoko. Dlaczego bym miał cię nie pozdrawiam. Skojarzyć? Nie, no wiesz, bo może tak nie ogląda, nie, czy coś, ale zauważył od razu ten, nie, i powiedział, że to chodzi mu po głowie. Chyba rozgłaśniamy, kurde, tą jego. No w sumie racja, no. Ale powiedział, że chodzi mu po głowie właśnie bardzo poważnie update do lubelskiej. No bo tutaj wiesz, Farming dodał tą opcję, że możesz sobie malować trawą, która już rośnie. Tak. My to tutaj zrobiliśmy na zasadzie moda na stawianie trawy. No jest taki sposób, no ale wiesz, po co iść naokoło, skoro można to... Tylko, że ta mapa wyszła przed tym update'em, dlatego na tej funkcji nie ma, wiadomo. No właśnie. Tak to no jest. No też my gramy na początkowej przecież te mapie, tak, dokładnie, no. No ale jedyna wersja, on póki co żadnego update'u do tej mapy nie było, także wiesz... Wiesz jak to jest, no. Nie, ale chodzi mu po głowie, bo on teraz skończy tą wschodnią dolinę. A czy już jest skończona wschodnia dolina, ale on teraz zrobił... O kurde, to są jakieś drzewka. Moment, ja to przeniosę. Nie wiem, o co chodzi. Ja to przeniosę. Pierwsze prace w polu, Ursusa. A, patrz, zapomniałem o tych kurde konarach, ja miałem je a, ten. A, spoko. A ty masz dalej tego 914? Tak. No, obczaj sobie te ten. Obczaj sobie te z tej nowej paczki, co dodałem właśnie. Będę musiał. Ja już są i tak kurde. Chciałem 60 chciałem łykać. A ta 60 tam jest po prostu zrobiona zarąbiście. To jest tak faktycznie, jakbyś wziął taką 60 od takiego, wiesz, takiego fanatyka. Nie? No dokładnie. To. Bo wiesz, niektórym się to nie podoba, bo uważają, że skoro jest kuźwa, skoro jest stara maszyna, to niech ona wygląda na zardzewiałą, nie? No ale mi się właśnie podoba, że oni dodali tutaj te takie... wrzucę te konary tu do wody. Wrzucę je na razie gdziekolwiek, wiesz, bo no. Ja zapomniałem tą maszyną, jak byłem tą zrębkową, miałem to rozpierdzielić, cholerka. No. I... A te właśnie z tej polskiej paczki, one wyglądają, z tej nowej polskiej paczki, no wyglądają aha. Super, jak takie faktycznie odrestaurowane, ładne ten, nie? Mi się to podoba osobiście, że to nie jest taki, kurde... Że tu jest wypierdzielony w kosmos piękny, zieloniutki, czyściutki klas, a obok by się tam walał jakiś, kurde, nie wiem, trzymający się na rdzy, tam ciapek, nie? Że to jest tak fajnie właśnie zrobione. To mi się podoba w tej paczuszce. No i w sumie już drugiego Ursusa łyknąłem, nie? Bo, a czy Ursusa pierwszego z tej paczki? Bo ten, co mam do oprysków i do zwierzaków, no to jest Zetor. Ale teraz właśnie Bartek widział, czym zresztą wiozłem sprzęty do okopowych. Tak jest. No, 155 koni, 12,34. Ale no, on jakiś sporo taki... ma, kurde, jak bez przedniego napędu. No, powiem. Sporo. Ale powiem ci, on taki w ogóle jakiś nie jest duży, nie? Ten ciągnik. Nie, on taki mały. No. Powiem ci, jak przyczepiłeś tą kopaczkę, to tak, kurde, no... No powiem ci, że troszeczkę... Wizualnie niezbyt to pasowało. Tak, powiem ci, że no troszeczkę się spodziewałem czegoś innego, wiesz, bo... Aha. Mówię, kurde, jakaś taka... Tutaj ten właśnie by pasował, mi się wydaje, do tej kopaczki, wiesz? Ten, co jadę teraz. No. Albo ten, nie? 16-14. Ale ty masz chyba te... A, 16-14 to kurde... A mamy 16-14? Mamy go jeszcze, tylko z nim były jakieś problemy. On na przykład stawiłeś go na ręcznym, to on się zsuwał ze skarpy. Ale racja. Podobno... bo to była wersja ta najbardziej aktualna. A podobno wersja jedna wstecz, czyli mniej aktualna, już nie ma tych błędów. A czy nie miała tych błędów. Tak jakby po aktualizacji, zamiast naprawić, to wiesz... Wyskoczyły błędy. Wyskoczyły, nie? Także, no dobra. Tutaj zrobię to miejsce takie... Ja też na przykład jak u siebie właśnie koszę trawę, to tak sobie zostawiam takie nieskoszone, żeby łatwo na potem było z prasą. No, z prasą tym bardziej, bo prasę mam ogromną, nie? I co, jak ci się kosiareczki podobają moje? Super. Bajeczka. Fajnie leci ta trawa z tyłu, nie? Tak wylatuje z tego, tak, ten pokos. Tak. Dobra, teraz to chyba wiesz, łatwiej co, będzie... mi się wydaje, jakbyśmy przyjechali, bo tam mam najlepsze zbiory, bo tam jest zasiana trawa. No to a dawaj. To jest pole... 21. 21, dobra. No to tędy dojadę, nie? Tak. Dobra, tak. Spoko.
To się na razie poskładam. No i piękny zestawik. Chociaż bardziej, no ten klas to trochę do tych kosiarek to jest przerost formy nad treścią. Tutaj bardziej 800 albo jakiś taki mniejszy Arion by pasował, bo w sumie, chociaż nie, na takie pagórki to jednak jak jest więcej mocy to lepiej. No ale taka 800 klas by tutaj w sumie, bo ten ma 300 koni ponad, więc wiesz, więc... No ale też spoko, też fajnie wygląda. Ile ma koni? Ten ma 316. O, to ma sporo. No ale z drugiej strony wiesz, o na przykład tutaj taka górka, nie? I teraz weź dwie kosiary, odpal. No to te 300 koni akurat w tym przypadku może być pomocne, nie? Tak, 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 oczywiście. Bo co z tego, że kosiarka pisze, że wymaga 150 koni, jak wjedziesz na górkę i to jest gówno. Ten mój ma, ten fęt największy to właśnie to już chyba najmocniejszy jest z tych takich normalnych jeszcze ciągników, to ma ponad 500, nie? No, 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 dobra, to pojedziemy. Pojadę sobie odtąd. A, bo tutaj jest trawa, to tak nie widać krańca pola dokładnie. Tak. Okej, dobra, no to niech będzie stąd. Chyba, że na tu całą... chyba nie należy do mnie, wiesz, jeszcze to. Aha, dobra, moment, ja sobie tylko zerknę na tych granicach. Jesteśmy tu. No, ja tu wyjechałem grubo stąd. Dobra. Chyba, że to kupię. No, stary, no. Takie, wiesz... Taki kurde ten, nie? Potentat. Ale nie, na razie muszę ropy naftowej. Kasę, chyba, że to kupię. A dobra, widzę to pole. Widzę granicę pola. Okej, okay, bo tu jest taka jest jaśniejsza takie trawa. Szare. No. Tak. No mówię, tutaj najlepszy plon, wiesz, mi leci siana wtedy. No. A jeszcze jak jest, wiesz. Bo to jest zasiane. No. A jak weźmiesz świeżo tą. Świeżo, po świeżo skoszonej przejdziesz gnojowicą, nie? No to też masz potem fajny pokos. Tak. No to. Bo w sumie gnojowicą się trawę też nawozi, nie? Łąki nawożą. Tak, 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 tak. Dobra, może nie tak mocno stąd, żeby tu było miejsce. O, tyle wystarczy, dobra. Cyk. I lecimy. Pięknie. No ja miałem wcześniej tą taką skuna małą kosiareczkę, tą taką wiesz, na tylnego tuza, ale ona tak... Ta taka, co wychodzi, wiesz, poza obrys, w lewo, ona... To są takie fajne kosiarki, jak widzę czasami gdzieś jadę, to one są bardzo pomocne, jak się obkasza rowy na przykład przy drogach, aha, nie? Aha. No, tak, to tak, ten. Tak, 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 tak. Ale to kurde i... Ale teraz powiem ci z tymi trzema, ta jedna z przodu, no to jest bajeczka to koszenie, kurde. Nie no, super sprawa. Jezu, jak ja nie mogę się doczekać tego DLC klasa, to Platinum. Och, kurde. Tylko, że ja też wiem, że jak oni zrobią to DLC, to oni zrobią to tak, że one będzie niby fajne, ale bez jaj, nie? Takie, tak jak ten John Deere ciągniki, niby ładne, ale takie bez ale szału, brak. Nie? Tak brakuje czegoś tam właśnie, no, w tym, tym. O, miałem podnieść te kosiarki, nie pod... A, dobra, w sumie spoko jest. Sobie to tam jakoś zgrabisz. Ja mam właśnie chyba taką przetrząsarkę. Tak, tą samą co ty i ona troszeczkę... No troszeczkę nie pasuje, bo też bym chciał zieloną. Z klasiora. A właśnie czegoś w modach. No właśnie, kurde, jest tylko ta mała, no chyba, że nie wszędzie jeszcze szukałem. Wiem, że jest dużo fajnych forów i grup na Facebooku z modami. Ale tam, żeby się dostać, to trzeba robić mody, albo po prostu mieć znajomości, nie? I ostatnio właśnie się do jednej... Kiedy się bierzesz za budowę mapy? Za budowę mapy? No słuchaj, no zbudowałem gospodarkę tutaj, nie? Aha. No to już jest pierwszy etap, nie? Kolejny tak. Próg to już jest budowa gospodarki w map edytorze, nie? Mhm. Byś zrobił taką właśnie wielką, no, wiesz, mapę, taką nie? 4x4 tak zwaną, no taka... Wow, kurde, opie. 5x5, kurde. 5x5, no. Nie, faktycznie, powiem ci, że ja nawet jakbym miał grać solo, to ja bym też wybrał dużą mapę, wiesz, bo... Chociaż ta lubelska, jakbym grał sam, to byłaby okej. Okay. Mogłaby być okej. Okay. Spoko. Ale powiem ci, że na dużej mapie jakoś jest taki, kurde, wiesz... Nie wiem, większa jakoś tak... swoboda. Tak, dokładnie. Większa swoboda, jakiś taki klimat też inny jest, nie? Wiesz, fakt, że większość tych takich ogromnych map, no to one są takie, wiesz, jak jest ogromna mapa, to nie wiem dlaczego ona musi mieć też na przykład ogromne pola i przez to tych pól jest 4-5, nie? Tak jak na przykład, no, 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 no. Tak jak na przykład właśnie North Frisian Marsh. Ona ma mało pól, ale duże pola, w sensie mało pól, przez to są ogromne.
Fakt, że tam można kuźwa robić, nie wiem, kurde piwo, tam fajki czy coś. Bo w 15 na tej mapce. Właśnie pamiętam pole numer 1. Kuźwa. Tam no. Było pole. Ja pierdzielę. No. To z takim polem się jeszcze nigdzie nie spotkałem, nie? I to w tej podstawowej mapie, nie? No, tak, tak. No to słuchaj, to byś musiał zobaczyć. W tym porcie. Tak, 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 pamiętam. Na, no. To na tej, nie? Na, kurde, Bjornholm ta mapa się nazywała. Tak, chyba tak. Chyba no. Tak, no. Tak, było. Ale to byś musiał zobaczyć. Jak ja tam zaczynałem jeździć, to tam trzema ciągnikami siałem, kuźwa. No. Poważnie. Ty to słuchaj, to byś musiał zobaczyć Lipinki mapę, nie? Ona ma, ta mapa jest śmieszna, znaczy ona jest ładna, polska mapa fajna, taka szacun dla twórcy, bo zrobił fajną mapę, ale ona, czasami jak na nią patrzyłem, to mi się śmiać chciało, bo ona ma malutkie pola, średniutkie pola i jedno pierdolne pole. Pole numer 10, ono jest tak kuźwa ogromne, taki jebacz, że po prostu masakra. I wiesz, tam masz i na tej mapie masz wąskie drogi. Masz wąskie dróżki, tam nie ma ruchu drogowego przez to i teraz kup to pole za te, nie wiem, 1,5 czy 2 miliony, ogromne, pole numer 10 i czym ty tam masz wjechać, jak reszta twoich pól jest taka mała? I kupowałeś małe kombajny, wiesz, małe ciągniki, wszystko, nie? Jedziesz małym i będziesz dygał cały dzień. No to też można, nie? Tak niektórzy robią, no. Kurde, niektórzy tak mają. Albo dwa kombajny. No, też można, oczywiście. Ło, panie, tutaj faktycznie fajny pokos leci. Ale będziesz miał o. Siana, ło, będziesz miał siana, nie trzeba będzie dzwonić właśnie. Do bociana. Chcesz grabiareczką trochę pojeździć? No mogę. Ja? No ale powiesz co, to jeszcze zetnijmy tamto. Dobra, które? Tak możesz tam, poczekaj, już ci mówię. No. Powiem, Bo tu jest wszędzie trawa, wiesz? Od tej 17, co masz to pole takie, co było pole, teraz to mam tam farmę. No. No i tutaj ten cały ten klinik. Aha. Do drogi. Dobra. Do tej działki, co teraz kupiłem z Oszkiem, tą działkę, bo ja tam uporządkowałem drzewa, powycinałem i tak dalej. Czekaj. Od pola 17 ten taki klin, stacja wapnowania. Stacja wapnowania, aha. Tak. I później idzie ta droga wzdłuż tej nowej działki, którą kupiłem, no to właśnie wzdłuż tej drogi. A wzdłuż tej drogi, dobra. Tak, i do no to kurnika, stacja wapnowania, kurnik, no i dobra, tutaj, nie? Dobra, no problemu. No to w sumie to od tej drogi będzie najłatwiej. Kurde, no Szarpuś, dzisiaj to masz u mnie, kuźwa, to co kombajn, cholera. Co mam? To co? Aha, to. Tyle ile kombajn kosztuje? Tak. O nie, no co ty. Nie, no bez przesady. Kurde, bez przesady. Też nie śpię na kasie. No, ja nie śpię na kasie, ja śpię na soi, nie? No to, ja jestem burżuj sojowy. Tak. No ale widzisz, kurde, ciesz się, że nie jest tak, że jak tak ciągle, wiesz, się tą soję sprzedaje, to ona... No, chociaż tanieje, nie powiem, tanieje coraz bardziej, nie? Ale... Czekaj, nie mam dostępu do tego terenu. Ja, ale teraz mówię ci za 2,8. Co? Moment, może ja... A, dobra. Nie, bo ty za daleko. Troszeczkę musisz wjechać bardziej. No, to nie szkodzi, no to podjadę tak i... No, ale ty miałeś wszędzie teraz soję, kurde. Na tym 22 też nie pierdyknąć sobie trawy i spokój, wiesz? No. Bo tu to jedno takie pole, tylko właśnie mam taki... Dobra, poszło. Wiesz, na uboczu z tymi tonami, nie? 22, chyba... a to te obok, no. Mhm. Chyba też tu pierdyknę trawę i będzie spokój. No, jasne, pewnie, bo tam faktycznie bez sensu jest tak, no tu wiesz... jest odskok taki, wiesz, no, tam dokładnie. Mam wszystkie pola z tymi plonami, a tu takie jedno, też zawsze sieje tą... Tam akurat, no, też by owiec teraz tutaj był, nie? Ale... Mhm. Ale chyba to zostawię, sobie przeoram to, nawapnuję, pierdyknę trawę, pierdyknę gnojowicę i heja. O, i będzie elegancki plon, pokos, no. Dokładnie. Tak, ale mi się coś kojarzy, że w 17 my na naszej Wolej Staro Farma owijaliśmy baloty siana, a w 19 nie da się owinąć siana, tylko trawę można owinąć. Bo jak podjeżdżasz do balotu... Nie, siana chyba też nie można było, wiesz? Aha. Nie, chyba też nie. Bo ja pamiętam raz w nocy graliśmy, nie? Trzeba zobaczyć. No. Aha, nie, mi się powaliło. Wiesz co, bo siano możesz wysypać do pryzmy,
Jako zielonkę po prostu, żeby ona sfermentowała, nie? Tak. Ale owinąć już tak, to już chyba nie szło. No, faktycznie. A tu w sumie dziwne. Tu może sfermentować, a tak nie sfermentuje, nie? No trochę to jest takie. No ja tu w ogóle tego, ostatnio wyhaczyłem też kompost master taki, nie? Modyfikacja do robienia kompostu. I wiesz, ja ją tu wrzucałem, wy nawet nie wiecie, bo ja to czasami robię tak, że wrzucam moda, ale jeszcze nie linkuję go, dopóki go tutaj nie sprawdzę. No bo na singlu to czasami nie da się sprawdzić wszystkiego. Bo na singlu działa tak, tutaj działa srak i wiesz jak to jest, nie? I ten Compost Master, on był właśnie z tej mapy North Frisian Marsh. I ja tak się zastanawiałem, czy... Bo ikonki do kompostu są, nie? W sensie, wiesz, tylko... Czy taki kompost, jeżeli mapa nie ma tego kompostu wpisanego, nie? Czy to właśnie zadziała jako coś, co nawozi, nie? Bo do tego w sumie to głównie służy. A miał taką fajną, czarną teksturę, nie? Taki, kurde, fajne to jest, super to wygląda, nie? No ale dupa, niestety, wiesz, ja go... Można było go zrobić, jak się postawiło z obiektów skup. Bo możesz postawić sobie skup z obiektu i to on działa w taki sposób, że każdy wtedy na przykład może w nim sprzedać, każdy z gospodarzy. Aha. Bo ja postawiłem taki skup tutaj przez farmę PGR, żeby testowo sprawdzić. I jak się przelogowałem na swoją, to ja tam do tego skupu normalnie mogę pojechać i sprzedawać, nie? O. I to był skup właśnie, który wszystkie nietypowe, jakieś niestandardowe też plony przyjmował. No i powiem ci, że sprzedać się dało, tylko nie było widać ceny. Aha. Wiesz, w tabelce, no bo nie ma tutaj kompostu na tej mapie. Tylko wiesz, było widać jak leci ci ta kasa, nie? W ten sposób. No ale to już mówię, kurde, no szkoda, bo to ciekawe, nie? Jak będziemy tam ewentualnie... no kurde, no ja nie chcę zdradzać widzom, no ale jeżeli by się zdarzyło, że będziemy kiedyś gadać przez przypadek z Riotem, to się go spytam, czy trudne jest właśnie wprowadzenie do mapy takiego, tego tak zwanego multifruit, nie? No, tego tak zwanego właśnie dodatkowych plonów i tak dalej. I dlaczego praktycznie żaden polski mapmaker tego nie robi i nigdy nie zrobił? Chyba właśnie tylko ten Goliszew taki jest... Taki haczyk chyba. Ten Goliszew chyba jest tylko jedyną taką mapą, gdzie jest kuźwa tego tyle aż, polską w sensie. Aha. Chociaż ta mapa ma taki klimat trochę polski, a trochę niby polski, a trochę niemiecki jakby, nie? Tak jakby, nie wiem. Aha. Zachodnia Wielkopolska, nie? Coś takiego. A. No, ale tak właśnie rozkminiam, kurde, właśnie na te streamy, pobawić się tymi sezonami. Dzisiaj te sezony po raz pierwszy odpaliłem, ten mod, i powiem wam, że to nie jest już taka bajka, jak w 17 to była. Jest dużo nowych funkcji, które trzeba po prostu opanować. Oj, Bogu, dzięki. Masakra, ale mi się to podoba, nie? Planowanie płodozmianu. Jak masz tą tabelkę, jak patrzysz na pole, nie? Że wymaga wapna, albo coś takiego, albo co tu rośnie, nie? To z tym modem masz dodatkowe dwie pozycje, na przykład poprzedni plon, jaki był, i jeszcze wcześniejszy, nie? I na tej zasadzie możesz sobie płodozmian planować. A daj mi żyć. Słuchajcie, widzowie... To jest soja, kuźwa, miesiąc leci, chłop. No. Ale fajnie właśnie, a czy nie, to powiem ci, to jest fajne jak się gra samemu. Bo tak jak my gramy tutaj, to nie ma opcji, to nawet ktoś, kto lubi ten mod, by się wkurwił, bo co, no, pograsz się na przykład dzisiaj w nocy, nie? Sobie obsiejesz... Ja padam, kuźwa, pogram no. I już ci się wszystko podupcy. Dokładnie, nie? I ty wiesz, ty tam sobie już zrobisz żniwa, skończą się żniwa, przyjdzie jesień albo zima i to, co ja obsiałem dzień wcześniej, mi usknie już, nie? Nie, no to albo trzeba faktycznie grać jak papuszki, nie rozłączki, w to, tak totalnie, albo no, tylko mieć mapę do nagrywek, nie? Albo tylko mieć mapę do nagrywek, no. Ale powiem ci tak, to ja już też widzowo nieraz mówiłem, my tutaj na Lubelskiej mamy o tyle fajnie, że właściwie to my mamy też poniekąd sezony, na przykład taki Jacek, który dawno też nie wchodził, a jak wchodził, to tylko po to, żeby krowy dokarmić. No to wiecie, nie? No to on ma... No to on miał sezon zimowy. Dokładnie, no. No i on teraz na przykład wejdzie, to będzie miał żniwa, nie? Dokładnie. No, po kuźwa trzech tygodniach, powiedzmy, tam, czy po ilu, dokładnie, jak wróci, tak. Nie? Także no my tutaj sobie też poniekąd Jacek limitujemy. Jacek, on ma tak jak ja, wiesz, odstój, takie rzuty, odstój, nie? A no. Jak się kuźwa wpuści, to nie odpuści, nie? No. Ja mam podobnie ogólnie, wiesz? Ja mam ogólnie podobnie. Ja teraz, gdyby nie giżysko, to podejrzewam, że też, zamiast pojeździć sobie, kurde, jak człowiek
motorkiem gdzieś tam po lasach czy coś, to ja będę bym siedział przy tej, przy mapie, nie? No. A ten, ale mówię, no, Giżycko teraz, także... A no właśnie, Giżycko, jedziesz na ten zlocik. Ale tak, powiem ci, kurde, sporo tych zlotów jest, bo tak co różnie się jeździsz. No teraz będzie piąty w tym roku. Kurde. To jeszcze nie na wszystkich byłem, nie? No. A to powiedz mi, to jakoś tak się ruszyło od niedawna? Czy te zloty zawsze były od lat? Nie, tylko po prostu... cały czas, tylko ja maluchę nie miałem, nie? Aha, w ten sposób. No. Ale to super, takie imprezy to jest rewelacja, kurde. A zwłaszcza ja się cieszę, jak ten mój maluszek tam z tymi, wiesz, kolegami się widzi, nie? No. Co już ich nie ma na drodze, co kiedyś tego było, co trzeci samochód inny jechał, kuźwa, niż maluch. No, dokładnie. No to tak jak teraz z Passatami. Kiedyś za Passatami ludzie będą tęsknić, ja za maluchami. O Boże. Passatów ile było, kuźwa. No, to te trójki, B4, nie? Jeszcze jest tego. No powiem ci... B5-ki chyba przebiły te... B5 już tak. Ale powiem ci, że B4 też jeszcze jeżdżą. Jeżdżą, kurde. No to i powiem ci, że miałem B3, nie? Powiem ci, że B3 jest całkiem ładnym autem. Tak. Naprawdę, tak, kurde. Tak, jak 80 Audi. No. Jest taki ponadczasowy, kuźwa, ten samochód. Dokładnie, no. On jeszcze nie stracił nic takiego, wiesz, że wygląda, wiesz, jakiegoś przedepokowo, nie? Tak. No. Jak powiedzmy Golf 1, 2, czy tam już nawet 3, nie? No, ale powiem ci, że jakby te auta nie wyglądały z lat 90., co by to nie było, jaka by to nie była bryła, to kuźwa, jak popatrz, jak na przykład podjechało coś, takie auto, tak, podjechało takie auto i ono nie miało znaczka, to ty od razu byś wiedział, co to jest. Dokładnie. A teraz dokładnie. Popatrz sobie na Skodę, popatrz sobie na Volkswagena, popatrz sobie na Seata, to jest wszystko to samo i bez jaj, nie? Tutaj coś tutaj jest takiego, że nie mogę wjechać. Jedynie to Audi tak się jeszcze odróżnia, nie? Tak, no ale to wiesz, bo to jednak za to auto zapłacisz więcej, więc też coś dodają, jest jednak, nie? Taka już wyższa półka, nie? Tak, dokładnie. Tak to jest, no to tak samo wiesz, ale tak właśnie... Jak teraz zobacz ten sam segment. Audi A4, co ja mam, TB6 i Passat B5. No. To jest praktycznie ta wiesz, z jednego czasu, ale zobacz teraz ceny Audi, a zobacz ceny Passata, nie? No, dokładnie. Dokładnie, ale tam też właśnie części, dużo Audi części jest tych samych. Szarp, no. To jest w Audi, kurwa, Esko najważniejsze. One, kurwa, jak nie były jebnięte, nie rdzewieją. No to przecież Passaty tak samo. To Passat też? Masz ocynk przecież, ja mam przecież ocynk na mojej B5. To ty gadasz. No, ale po lifcie, bo przed lifty one potrafiły gnić z tyłu na uszczelkach, na klapie. Jak zwrócisz uwagę, to stare B5, one ty często są zgnite na klapach. One ten... Jest ocynk, jest. O, proszę. Jest, to nie ma w ogóle opcji, żeby tutaj, wiesz, jak nie był bity, to żeby zgnił Passat B5. O, proszę. No. Patrz, to tego nie wiedziałem. Są ocynkowane, powiem ci, że właśnie to była jedno z kryteriów, jak kupowałem pierwsze auto właśnie, nie? Żeby był ocynk, żeby po prostu mi, wiesz... Tak, wiedziałem, że nie prędko kupię kolejne. Dokładnie, że nie prędko kupię kolejne i żebym właśnie nie musiał na start montować, cholera wie, nie? Ile kasy w to jeszcze. Dobra, Bartuś, tutaj jest chyba. No to słuchaj, tu masz zaraz, jak nie chcesz jechać do siebie, to możesz odczepić się i masz zaraz zgrabiarkę, nie? No. Ale poczekaj, Bartek, my będziemy kończyć po lekku. O kurde. Bo jest godzina 47 nagrania. Tu chociaż 121. Masakra. Dobra, 21 spoko. A? Ja tylko tutaj przesunę trochę moje kosiarki i ten. A w sumie zjadę na farmę i moją zgrabiarką pojadę już, bo jak no tam. Jak, bo jak tu uważasz? Jak ja tu zostawię te kosiarki, to ja potem o nich zapomnę, więc. Tak spokojnie zginęłyby. Tak jak u Bohuna na polu zostawiłem Nissana tego mojego, nie? Tego Jeepka. O. No i tak stał tam 2 tygodnie prawie. Ty gadasz, a jak to się stało? No wiesz co, kończyliśmy tam odcinek, ja tam podjechałem do niego tym i ale to skończyliśmy... co, 2 tygodnie nie wchodziłeś do gry? Wiesz co, nie, wchodziłem i jeździłem. No i nawet... nie tepałeś się? I mało tego, nie tepałem się, bo miałem od ciebie upo i co chwilę się tepałem po twoich. Ja się nie tepię, ja klikam na kropkę na mapce i tak się przenoszę, wiesz? A, takie buty. No ale słuchaj, i jeździłem koło tego Nissana praktycznie do skupu codziennie, nie? I mówię, kurde, muszę go zabrać. I go tak brałem 2 tygodnie stamtąd, nie? W końcu jak go wziąłem stamtąd, to prosto do sklepu i go sprzedałem, nie? I kupiłem sobie tego Uaza.
O. Kurde. Fajny był ten Nissan, ale jednak to, że Anglik, to mnie trochę wkurzało w nim. Aha. Troszeczkę taki, kurde, jednak się tak nie szło przyzwyczaić, kurde, do tego. Nie, mi też nie pasuje po prawej stronie. Jakby to można było przy konfiguracji go, nie? Zmienić, tak, kurde, w tak, opcji, tak, to tak, byłoby tak, spoko, tak, no tak. Ale widać, nie wszystko się tak da. Dobra, i teraz jeszcze to odstawimy, cyk. Jak to się stało, że ja w tym małym pędzie mam prawie 80 kuźwa godzin? W tym małym, w tej 300? Tak, w tym małym pędzie, kuźwa. Ja go miałem, to jest pierwszy, jeden z pierwszejszych ciągników, ale kurde, że aż tyle ja tam narypałem, to nie miałem pojęcia. No widzisz, no. Mamy tutaj takiego fajnego, jakbyś chciał jeszcze jakiegoś małego fenda, w fajnej opcji, w modach, ja go wrzuciłem. On jest w małych ciągnikach. Moment, ja pokażę widzą, bo ja go miałem chwilę, ale potem z niego zrezygnowałem, ale on tutaj został. Moment, nie Fiat. W małych ciągnikach jest. Przed tą serią Zetorów i Ursusów. Tu na nim pisze Boitnage Moc Fendt 300 Vario. On ma domyślnie 100 koni, ale on ma tutaj coś takiego jak chip, który potrafi go przypompować do 228. Gdzie mówisz, on jest? W małych ciągnikach. On jest no, przed... mam. Przed aha, tymi, ten tymi. Tutaj. Taki Boitnage Moc, coś Fendt takiego. 300 Vario, tak? Tak, dokładnie, no. Ale co z nim nie było tak? Znaczy, było z nim wszystko tak, tylko ja sobie do oprysku po prostu kupiłem Ursus Zetora, wiesz? Aha, chciałem do oprysku jako mały ten, on ma fajną widoczność, fajnie się zbiera, ogólnie jest ładnie zrobiony, fajne kolory lakieru ma. Można go zchipować do 200 tam ponad koni. Aha. Tylko właśnie jakoś tak, kurde, sprzedałem... A ta 60, o której mówiłeś, że taka fajna, to z kabiną czy bez? Wszystkie. Wszystkie 60, które tu widzisz, są po prostu eleganckie, nie? Jest na przykład ta 355 na końcu. A, 355 jest. Kurde. Ta 363P, nie? Też jest super. Nie, to są eleganckie modele. To jest, kurde, miazga, naprawdę. To ja bym sobie najchętniej, kurde, każdego z tych kupił, nie? Tylko nie mam do czego ich po prostu używać. No zawsze potem się coś znajdzie. Ja tu widzisz wszystkie ciągniki mam. No tak, tak. Tylko wiesz, ja też nie chcę tak, że każdy ciągnik ma tylko jedną robotę, nie? Aha. Wiesz, ja właśnie lubię na przykład sobie tym klasiorem, tutaj jestem zadowolony, że mu już narypałem 74 godziny, a ja go nie mam od początku. Jak sprzedawałem tego starego case'a, no to Jackowi on... pierwszemu setka tak, pierdyknęła, tak. Nie? Mi by pierwszemu pierdyknęła, gdybym no, tego case'a nie sprzedał, nie? No ja gdybym no. Fenda nie używał i jeszcze tamtego case'a, tylko cały czas z Deutschfarem jeździł, to już bym miał kuźwa ze 150. A, no tak, no przecież ty fan Deutschfara, no. Tak. Dobra, też ja już ładne, jestem też tu ładne, na polu, z pracą czekam na ciebie. Dobra, ja już dojeżdżą z moją zgrabiareczką. Kuźwa, 95% mam ten, słomy. Także pierwsza kostka wyleci słomy. Ale to fajnie, że masz końcówkę, to wiesz. Aha. Dużo pokosu trawy, znaczy się tak, siana się nie tak, zmarnuje, tak, nie? Tak. No, także luzik. No ja bym wolał tą opcję jak w 17 była, czyli że resetuje się po prostu to. Aha, no. To jednak było trochę lepsze moim zdaniem. Tak. Niż to, że tam się wiesz, no, ładujesz trawę, a ci się zrobi słoma z tego, no to, to jest takie... Chociaż trochę, jest modyfikacja, żeby wypróżniać prasę jak jest niepełna, no ale tam i tak 75% zapełnienia, żeby ją wyładować. Tylko, że nie wiem, nie jestem pewien, czy tego czasami też nie można zmienić. Edytując plik w modzie, bo ja już tak sobie raz zedytowałem cenę w tym skupie właśnie, który można postawić, ten taki, który stawiasz, to ja sobie tam edytowałem przelicznik cen, bo on tam dawał 130% cen oryginalnej, nie? Znaczy z mapy. Aha. Czyli wszystko byłoby tam zawsze najlepsze w tym skupie, nie? Najwyższe ceny. A ja tak nie do końca chciałem, kurde, jedyne czego nie lubię w tej zgrabiarce, to właśnie fajnie. Te manewry, ta. No ale dobra, to zacznę już stąd. Na taki lekki łuk prasa powinna wziąć, więc... Ło, moment. Aj, ale mi trochę mnie lak złapał, ale już jest okej, okay. Dobra. Elegancko. Dam je teraz, w tej chwili. No. A bo tutaj wiesz, tutaj dużo obiektów się czasami wiesz, coś musi doczytać na szybko, nie? I tak. Tak to właśnie wygląda, no, z tym. A ja jestem zakochany teraz w tym pędzie.
Uwielbiam Deutschfahra, ale ten Fento, kurde, jest normalnie. Ten ogromny, ten 1000? No, fajny jest. Fender jest powiem normalnie. Ci, jak uwielbiam Klasa i jak uwielbiam John Deere'a, epicki. Tak ci powiem, że wnętrze najbardziej mi się właśnie w Fendach podoba. Jeszcze jak się po ciemku jedzie i ta deska tak lekko tak, fajnie tak, świeci, nie? To no, jest kuźwa piękne po prostu. Dokładnie. No i tutaj troszeczkę zeszło. Będę miał sianko, chłopie, kurde, ratujesz mi tyłek, bo samemu to tak się nie chce tego wszystkiego robić, bo przy tym sianie to jest tyle ty, roboty. No to słuchaj, no to jak chcesz, to ja ci dogram do serwera ten, suszarkę taką. Obiekt, wsypujesz trawę, ona się tam trochę miele przerabia i masz już siano. Jakby taki, wiesz, obiekt, który suszy trawę, coś takiego. Aha. Jest coś takiego w modach, już od dawna. O. Więc jakbyś chciał z tego skorzystać, to a, nie ma problemu. A, że zbieram sobie po prostu od razu trawę, trawę tak? Tam wysypujesz i tam to się suszy. Jakby taki a. budynek, którym suszysz sobie, kurde. A, suszarnia, trochę. No to jest suszarnia, takie no. I różne rodzaje tego widziałem, tylko że pierwsze obiekty z tego, jakie wyszły, to wyszło kilka różnych i każdy wyglądał tak samo. Na przykład jest też mieszalnia do paszy, która wygląda tak samo jak suszarnia do trawy, nie? Wiesz, o co mi chodzi. Albo mieszalnia paszy dla świń. Jest też, wiesz, nie? Że od razu te wszystkie elementy wsypujesz tam, że nie musisz każdego osobno sypać do koryt, ale to wygląda też identycznie, nie? Także no, chociaż nie jestem pewien, może teraz w tej paczce, którą wrzuciłem tutaj, też coś by było z tego. Wydaje mi się, że tak, kurde. Także przejrzyj sobie tam, bo tej produkcji też już trochę jest. Patrzcie, bo ty tyle tego popluzajesz, że tam naprawdę. No, powiem ci, grywalność. Takich obiektów jeszcze może, wiesz, jakieś tam, kurde, no nie wiem. Coś z takich, wiesz, a la palety, jakieś coś no, tam no, jeszcze. No. Wiesz, o co chodzi, tak, nie? Tak, jeszcze będzie. Ja słuchaj, ja na pewno będę wrzucał jakieś jeszcze. Domki letniskowe może właśnie, takie zrobić przy tym jeziorku sobie coś spoko. Fajnego, nie? Spoko, będą. No ja na pewno będę szukał tego typu rzeczy, bo ja chcę sobie postawić, jak jest ta dróżka do mnie na farmę, nie? Aha. Chcę sobie postawić znak tam, że uwaga, tam wiesz, jakieś garby czy coś takiego. Aha. No, i 20 na godzinę, nie? Wiesz jak jest, no dobra, tutaj trochę zeszło, ale to... Fajna jest, kurde, zgrabiarka ta domyślna, co jest w grze tutaj, skuna, ta czerwona taka, ona jest taka zabudowana. To tam można sobie ustawić po prostu, gdzie ma się sypać ten pokos, nie? Czy na środek, czy prawo, czy lewo. No popatrz. No i jak na kontraktach trochę robiłem, ja to właśnie... Ja tutaj, wiesz co, ja tu kiedyś zrobiłem tak, że 5 razy kosiłem trawę, nie? No. A i dopiero potem. I dopiero wtedy wziąłem przetrząsarkę, to ledwo co szła. A jak to kuźwa zacząłem zgrabiać człowieku, to takie się wały robiły, no. Że jak ja jechałem tą prasą później, no. To kostka za kostką no. Wychodziły. A no. Najlepiej, jak zrobisz tak trawę na kilka pokosów właśnie, tak mówisz, tak, nie? Tak. I potem bierzesz na przykład zgrabiarkę, ją podnosisz, a ona dalej zgrabia, nie? Dokładnie tak. O. Ale fakt, na co najmniej, najlepiej na co najmniej 2 pokosy robić, bo na jeden to się nie opłaca. To za, no dużo, właśnie, za no. dużo roboty, a za mało potem tego wychodzi. No właśnie. Czekaj, sobie ten słup tutaj objadę. No ale potrzebuję pilnie siano, wiesz, a... No. A coś tam będziesz miał, nie mówię, że nie, no bo... No, będzie. Spokojnie, wiesz, masz takie potężne łąki, że ło, elegancko być. Ale ja też właśnie raczej będę... Teraz mam wyrzuty, bo ty chciałeś to oczko kupić tamto wodne? Nie, no co ty, nie chcę. Bo ja ci powiem, ja już to cały czas miałem w planie, nie? Nie, spoko, nie, Bartek, ja ci powiem dlaczego, a czy, wiesz co, miałem, mówię ci, że przeszło mi przez myśl, że fajnie by było, ale z drugiej strony, ja bym to nawet nie bywał, bo tam, wiesz, teren jest ładny, ty tutaj widzisz, sobie postawisz domek letniskowy, zagospodarujesz, ja bym coś takiego tam nie stawiał. No i bym tam nie bywał, no bo po co mam tam bywać, no tam wiesz, dookoła tego zrobić sobie pole, żeby tylko sobie utrudnić, to też bez sensu, nie, więc... No właśnie. Więc dobra, spokojnie, masz tam pomysł na to, no to heja, nie, elegancko. Cały czas to oczko tam podobało, ja tam ci powiem szczerze, naprawdę, nie to, że tylko tak gadam, no. Ale ja tam parę razy se łaziłem, nie, jak no. Na przykład szedłem, nie wiem, musiałem iść do sklepu czy coś, no to tam sobie szedłem chłopkiem, no. I na tą wysepkę, nie, i tam no, czekał. No. Jak wróciłem, grałem dalej, no to wtedy sobie stamtąd wychodziłem, nie? Tak mi się, kurde, podoba mi się tam, nie? Ta wysepka taka, kurczę... Tak, no jest to urokliwe, ma takie właśnie smaczki. Właśnie to takie smaczki to też sprawiają, że mapa ogólnie jest fajna, nie? Tak. Może niekoniecznie coś jest, wiesz, takie... Czekaj moment, bo tu jakiś zrębek jeden się zaplątał w te... O.
No a czasami takie potem się właśnie znajduje jeszcze. Aha. Ło, wow, pod koła prawie. I nie ma. Koniec odcinka. Koniec odcinka. W następnym odcinku pogrzeb. Pogrzeb. Do worka mnie i do ten. Kamień do nogi przywiążą i wrzucą do tego oczka, co Bartek kupił. Nie, no to jest. Ujnie, mój kochany, gdzie? No, no tak przecież. Drastycznie. No. No przecież, no tutaj. Tutaj jest przecież, kurde, no braterska miłość, nie? Aj, nie sąsiad. No, pewnie. No takich sąsiadów to nigdzie nie ma, naprawdę. Nie. To jest po prostu... Przypadek to jest wyjątek potwierdzający regułę. O. Kurde, no. Nie za dużo tych kostek będzie. To co mówi Szarpuś, się jeszcze tam pozgrabiamy też? Ale to już może poza tym, wiesz, Bartek? Poza odcinkiem. Jak chcesz, to ja jeszcze coś tam w nocy pogram, to ci mogę tutaj wbić i pozgrabiać. Nie ma problemu. Nie, bo ja już chcę, to wiesz, od razu wszystko, nie? No, to spoko, dobra. Niech dychną maszynki. Tak. Oj, no i co, słuchajcie, 2 godzinki luźnej gadki sąsiedzkiej. Kolejny 2-godzinny koncert kapeli ze wsi Lubelska. 2 godziny? 2 godziny, no już mamy. Równo, dokładnie teraz wybiło 2 godziny nagrania, no. Kapierdziała. Tak to jest. Także będziemy tutaj już kończyć. Bartek, możesz na chwilę zatrzymać maszynu i będziemy się po lekku żegnać. Coś nowego postawiłeś, Bartek? Dzisiaj jak grałeś wcześniej przed nagraniem nie, na farmie? Nie. No te pokazywałeś wiaty, nie? Do słomy. Tak, pokazywałem do słomy, no. No, no to na razie nic więcej nie robiłem. No, także widzicie, no tutaj Bartek też zabrał ogólnie, się za modernizację. Ogólnie dzisiaj to po prostu tam z drzewami jechałem ostro, nie? No. Z drzewami jechałem przy polu, kochani, przy polu 1 i tam 7.5, 7.4, 7.3. Połączyłem ogólnie w końcu jedynkę z tymi polami, mhm. Bo to nie było połączone. Teraz już jak wejdziesz w mapę, to zobaczysz, że to jest jedno, tak, i jest całe jest, zasiane no. Owiec. No. Bo to nie było tak. Tak. To było przedzielone i to bardzo szeroki pas był. To jest no, gdzieś widziałem. Półtorej gdzieś przejazdu kombajnu. Kombajnu, także no. Tam troszeczkę sypnie z tego. To zrobiłem, tam drzew od choiny pousuwałem, mówię, to połączyłem. Później jeszcze zabrałem się przy polu właśnie tym następnych połączonych 8, 9, 37, 36, 16. To przy polu numer 8 było również multum tam drzew. No. To również to pousuwałem. Przy polach 3, 5, 3, 4, 3, 3 również i przy tych 25, 27, no tutaj przy tym całym pasku, przy biogazowni też tam trochę tych drzew poszło. No i właśnie no wtedy tymi... Karpuś, no tutaj co? Pogadaj, a ja muszę coś kupić, wiesz co, nie? Tylko nie mów. No dobra, słuchajcie, no. Widzicie, no można powiedzieć, że troszeczkę nam się zaczął na tej Lubelskiej kolejny sezon, no bo tak, na początku tutaj wiadomo, nie, każdy tam stawiał co mógł, gdzie mógł, kupował sobie sprzęty, które potrzebował na początek, no a teraz tak, proszę, jeszcze raz, tutaj Bartek Ule, tutaj na 3 duże stanowiska garaż. Tutaj coś mu się świeci. Co to ci się świeci tutaj, Bartek? A to tak... Kochany. Aha, to ta latarnia wielka. Ta latarnia wielka, kurde. Ty, a powiedz mi, bo zapomniałem, a nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Tu masz takie z czerwonej cegły stare takie przejazdowe garażyki. Czy to poczekaj, jest... Poczekaj, zobacz, gdzie ty jesteś. Tutaj jestem, tu. A, tu. Czy to jest z modów, czy to było po prostu tutaj na farmie postawione? Ja muszę przybiec zobaczyć. Bo tak się zastanawiam właśnie, kurde. Gdzie mówisz? To tutaj. To było. A to było. Kurde, tak, piękny model, kurde. No. Bardzo ładna, to bardzo było. Ładny przejazdowy teren. Fajne, no. Super to jest, no. To było. No, także tutaj, to tutaj no. Te budynki były. Tak. No, główne podwórko po prostu ten, nie? Uh-huh. To jest ta cała zabudowa z tego. No, a tutaj to jest w sumie, no to tak jak widzieliście, no. To co widzieliście tu ostatnio, mówię, no. Mówiłem tak na live'ie, że Bartek to oczywiście tak w konkret takie potężne ten, nie? Potężne zbiory i tak dalej i tak akurat przyszedłem tutaj, gdzie o stoi Jezu, ten header, orgazm. Nie? Masakra. Dobra, coś ty kupił, Bartek. Zaraz przyjadę. A, już jedziesz. Szczerze? Powiem wam szczerze, że jestem ciekaw, co to jest. Jicha!
No okej. Okej, dobra. Powiedz, Bartek, którym wejściem, którym wjazdem będziesz wjeżdżał? Od wjeżdżam. Dobra. Chyba, że bramę zamknął. Nie, otwarta. Otwarta, tym razem otwartą zostawił. Już wiem, tak. No, słuchajcie, wgraliśmy dzisiaj mod, który już w sumie na modhubie wisi, nie wiem, z 3 miesiące. Ten DB754, który po prostu do złudzenia przypomina... Ale słyszysz, jak to chodzi? Tak. Jak prawdziwy jelonek. No, on do złudzenia przypomina jelcza, słuchajcie. I to jest po prostu coś pięknego. On ma wysoką ocenę, każdy z nas, z was na pewno zna tego moda. Szczerze to ja nie wiem, dlaczego go dopiero dzisiaj właśnie tutaj... czekaj, ja sobie też wsiądę za kółko. Także no. Teraz muszę ten, bo tak na szybkiego kupiłem jeszcze bez wykończeniówek, a muszę, wiesz, pakę i pyszę, tak. Żeby do niego sprawdzić. Właśnie to jest fajne, że ma, że on ma tą pakę teraz i przyczepkę, nie? Pokój się nie będzie ze mnie śmiał, bo to będę sobie pojedynczy odwoził. No. Kurde. Jestem ciekaw właśnie jeszcze pojemności tych. No malutka na pewno będzie. No, na ale plus przyczepa, malutkie. Plus przyczepa, to wiesz, to jeszcze nie, dużo spoko, nie będzie, wiesz, no podejrzewam tam z 30 może, nie? 30 ton. No to nie jest tak źle, nie jest tak no, źle. No w sumie no, jak powiem. Będzie 30, to będzie dobrze, o. No powiem ci, że naczepy, no naczepy mają więcej teraz, trochę, słuchaj, nie, ale gdzie to... są ten, weź zobacz w sklepie, gdzie są teraz do niego te, wiesz, aha, te kontenery. No to kontenery, zabudowa powinna być... Czekaj, sprawdź różne, w różnych nie ma. Okej, okay, no to teraz powin... Czekaj moment, tam gdzie są przyczepy, zabudowa będzie, na bank. A, no właśnie. Jest, w przyczepach. Jest zabudowa i chyba po prostu tyle, bo możesz do niego dokupić praktycznie każdą przyczepę. Każdą przyczepę jedną możesz tu podpiąć, tylko że... czekaj, tu jest jedna zabudowa. A gdzie w przyczepach jest zabudowa? Bo nie widzę. Przyczepy jest, ona jest, zaraz ci powiem, jakie są te fortreety niebieskie. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta od tyłu w przyczepach. Lizard, taka żółta, na takich łapach zielonych stoi ona. A to tutaj. To i jeszcze powinny być w takim razie, moment. O, kurde. 9 ton pojemności. Malutko, nie? Ale to wiesz, ale to mi nie pasuje. Większa. Jest, można zwiększyć. Aha, bo to można ustawić. Jest dobra, 15, dobra, no tak. 15700. No właśnie, aha, bo to można ale normalnie... ale z siatką, to mi nic nie daje. Poczekaj, bo 15... to jest na kiszonkę. A, na tę, na sieczkę, no. Na jakieś tam... Ale moment, bo tam były, kurde, było widać, że jest ich... czekaj, to jeszcze gdzieś muszą być jakieś. Moment. Gdzie są te wszystkie jakieś takie beczki, zwierzęta? Tutaj powinno być. Nie, jest, w zwierzętach. Transport zwierząt, czy co? Nie, zwierzęta, a, w zwierzęta. Tym, w narzędziach, no. Masz ten, masz beczki dwie, 5700 litra, jako zabudowa. To do płynnych. Nie, mi chodzi, wiesz, o przyczepę zabudowę. Zwykłą. Tak. No to kurde, to gdzie jest ta przyczepa z tego zdjęcia, z tego screena? Gdzie to może być? Wozy przeładunkowe. I teraz trzeba praktycznie każdą tą przeszukać w takim razie, wiesz? Kategorie. Naczepy do żniwiarek. Nie, tutaj nie raczej, bo to... Chociaż... Co to jest? Ale przyczep nie było w tym do niego? Takie, żeby takie samo wyglądało? Właśnie to jest... Chyba, że nie a, wiem, ta z Maj, kurde. To jest ta. Dobra. Nie, z Maj to nie jest to. To już nie? Było wcześniej. Chyba, że przyczepy trzeba ściągnąć osobno do niego. Nie wiem, bo na screenach nie było nic, że tam, wiesz, że to wszystko jest niby w jednym, nie? Nie, to chyba na tym, czekaj, co mi wysyłałeś, to był ten, z przyczepą. No właśnie. Dlatego, no więc i to dlatego mi się być... to tak, kurde, spodobało, nie? Znaczy, wiesz co, ja widziałem, że właśnie on te fortreety ciągnął. Te, co są za tym, za tą właśnie żółtą. Że możesz sobie po prostu jakąkolwiek przyczepę podpiąć. Teraz patrzę na to. I w tych fortreatach, no ten środkowy, można na pewno sobie, wiesz, tutaj... Aha, że to jest wysyp, czekaj, lewa, prawa... I tak, no, w ten sposób. No, mi się wydaje, że można każdą przyczepę na dyszlu tutaj podpiąć po prostu. Na tym ruchomym, na przykład to... No dobra, biorę sobie tą zabudowę. Weź sobie zabudowę i kup sobie na przykład tą Adurantę, którą z tych przyczep.
Zaraz coś skupię. Patrz, masz 35 tysięcy, 45 tysięcy, 60 tysięcy. Nie, 60 to już jest inna. No. Jadę po zabudowę. No. Dobra, Bartek, ale to wiesz co? A, kończymy, dobra. Kończymy, bo ja potem wypierdzielę kompa w kosmos, jak będę to renderował, wiesz? No właśnie. Także no. Dobra, kochani. Także dziękujemy za spotkanko. No, mamy... Ja bardzo dziękuję, Szarpuś, że miałem okazję. No, że miałem w końcu fajnie, okazję, że miałeś ochotę. Że miałem w końcu okazję z tobą, wiesz, się zgadać, nie? No, dokładnie, bo my tak się czailiśmy, tak, tak z przyczajki, tak. No ale w końcu, słuchajcie, to było tak, że z dnia na dzień, pyk, gramy, okej, okay, i koniec tematu, po męsku, bez żadnego, a może nie, a może później, a może coś. Do niego jeszcze tylko ci szybko powiem, że można siodło też, nie, jego jako ciągnik. Tak, można go potem jako ciągnik, no to właśnie, to właśnie zauważyłem na tym, nie, ale żeby te zabudowy były większe. No nic, dobrze, kochani, mamy nadzieję, że jako podcast, bo dzisiejszy odcinek, to nie ukrywajmy, raczej zapewne odpaliliście sobie nas w tle, grając samemu w Farminga, bo tutaj luźne, kumpelskie gadki, wiadomo, najlepiej sobie słuchać w tle. Dwa monitory ma, nie? Chyba, że ktoś ma dwa monitory, wiadomo, nie? No to mógł sobie popatrzeć. W każdym razie dziękujemy wam wielkie za uwagę, no i widzimy się zapewne za jakiś czas. Jeżeli chodzi o sąsiadów, no to najpóźniej we wrześniu, a wcześniej, kto wie, może znowu spotkamy się w dwójkę albo w trójkę jakoś z Jackiem. No, także wujcio, wypoczywaj tam sobie spokojnie. Jacek, tam pracuj. No Jacek, nie daj się. Nie daj się, Jacek. Odpornej naczepy ci życzę. Odpornej plandeki. Na tych, na noże. Tak, dokładnie. Na tych ciapatuchów. Noże odpornych, tak jest. Dzięki wam wielkie, do zobaczyska ludziska, trzymajcie się i się nie puszczajcie. Na razie, cześć. Pa, pa. Okay.